Cześć, Strefa Anasa się kłania, a dziś moim gościem jest kapitan Śląska Wrocław, trzykrotny wicemistrz Polski, dwukrotny brązowy medalista, zdobywca Pucharu Polski 2014 oraz MVP tego finału, Michał Gabiński. Siemanko Gabi, bardzo mi miło, że przyszedłeś, bo no, natłok treningów teraz zaczęliście trenować. Trochę się dzieje, opowiadaj. No dwa razy dziennie, 2,5 i 2 godziny. Ja mam już 34 latka, także no, odczuwam to, co się dzieje na hali. Słuchaj, zaraz będę dalej cię o to pytał, bo podziwiam cię. Dzisiaj rano wstałem i kafę zrobiłem i mówię, Gabi, po Mieszczańskim, po kosynierce tam biega w dusza, a ja sobie kafę piję. Słuchaj, gumeczki, ale na rękę, wiesz o co chodzi? Wiem. Musisz komuś dać? Znam. Koszulka, ja Jordan, ty pizda, znasz genezę? Znam. Zresztą trener Griszczuk to też tak. Chyba taka osoba bliska ci chyba, nie? No tak, trener Griszczuk do mnie jako pierwszego powiedział, że mnie najpierw zajebają, potem zakopają, więc... Tak ci powiedział? Tak. Ale dawał ci grać chyba? Nie. Nie? Nie, trener, chociaż... Zajebają. No tak powiedział do mnie, no to mówię, pytałem wcześniej, czy mam się ugryźć w język, powiedzieli, że nie, więc tak było, tak mi powiedział, że jeszcze raz usłyszę, że ty się ze mnie za plecami smiejesz. Tak? To, tak. A śmiałeś się? No, bardzo za plecami, bo się bałem trenera. Bo ty jesteś dobry, Miguel, ale to ja takich chłopaków lubię, ale... Ty będziesz jeszcze w ogóle tak otworzysz chyba się, jak już skończysz grać. No na razie wszystkiego nie można powiedzieć. To nawet tak jak rozmawiałem przed przyjściem tutaj z trenerem Jankowskim Tomkiem. A był dzisiaj rano? Nie, ale wcześniej. Aha. I on powiedział, że pewne rzeczy muszą zostać w szatni. Dokładnie. My też pewnych rzeczy nie ruszamy, ale tak. Słuchaj, od moc prezentów od naszego partnera. Fix Catering Dietetyczny, Regenerum dla Radka Chyrzego. Słuchajcie, Gabi będzie miał przekaz dla Radosława. Tak. Radosława. Chcesz, panie Adamie? Regenerum? Gabi, bo ty powiedziałeś, że jesteś głodny. Masz tutaj jeszcze, proszę ja cię, potrawka drobiowa. No bo ja to właśnie przeszedłem na... Tortilla z bananem, patrz co się dzieje. Dziękuję bardzo. Panie Adamie, pan jak chce to sobie powiedzmy, daj co nieco. Bardzo dziękuję. No dobra Gabi, słuchaj, powiedziałeś o tych treningach. Jest nowy trener Petar Mijowicz. Jaki to jest człowiek, na co zwraca uwagę? Opowiadaj. Dobra, to jest, jakby to powiedzieć, to jest mocno systemowy trener. Jak miałbym go porównać i żebyś wiedział, o czym rozmawiamy, no to jest taki trochę Emil Rajkowicz, z którym miałeś chyba przyjemność w Ostrowie, o ile się nie mylę. Tak. Dużo, w Śląsku też. Tak, dużo 5-0, mocno taki systemowy trener, plus domieszka trochę takiego człowieka, który był we Włocławku swojego czasu, z Mago Sagadin. To znaczy 2,5 godziny i bardzo intensywny trening, albo 2 godziny intensywny trening i zawsze 15 minut ty, zapraszam na bocznicę, będziemy pracować indywidualnie. I to jest ta chyba inwestycja w tych, znaczy nie chyba, tylko na pewno inwestycja w młodych zawodników, których mamy w Śląsku, naprawdę fajnych. No, ale co, ile już ćwiczycie razem? No, dokładnie. No, to kiedy jest zaczęliście 15, przygotowanie? Dzisiaj była 15 jednostka treningowa. Jezus, dziękuję. No już była od nowa? Już ile muli od nowa zrobił? Muli żadnej, ale były dwa dni, były dwa razy dwa dni wolne. Tak? Wolne. Chciałem się zapytać, a trener, tak jak mówisz o młodych, Aimo Gabi, zrobimy jeszcze trenerówkę z boku? Nie, Aimo Gabi mało porzucamy. Mało porzucamy. Poszutiramy mało. Trojkę z wierchu, czy nie? Słuchaj, trener... U czoszku. A co jest u czoszku? Troszku to jest w kącie. Z a, kącie, a Uga jest w kącie. Ale będziemy po serbsku gadać, bo ty ile trenerów serbskich miałeś? No, naprawdę. Generalnie z moimi kolegami z Bałkanów, to płynnie. Priczasz. Ma bardzo dobro. Dobra, bardzo dobra. Później popriczamo. Kurde, tyle jest pytań do ciebie od kibiców. Wczytałeś te pytania, nie? No fajne są, spoko. Możemy rozmawiać. Któryś pamiętasz, któryś chcesz od razu odpowiedzieć, żeby nie umknęło, bo ich jest bardzo dużo. Śmiało. No możemy zaczynać, naprawdę. Nie ma trudnych pytań. Słuchajcie, bo tutaj kibice się pytają. Pan Radosław Chyrzy dołączy do nas 15.30. Ty będziesz miał przekaz od Olka Dziewy dla Radosława Chyrzego, ale to zostawimy na później. Coś chciałem o trenera jeszcze zapytać. Jak wygląda twoim zdaniem ten skład? Bo też zapytam o poprzedni sezon. Jest jakby jakościowy skok, zwłaszcza jeśli chodzi o obcokrajowców? To trzeba powiedzieć w ten sposób, że jeżeli popatrzymy rok do roku, czyli po pierwszych dwóch tygodniach przygotowań z zeszłego roku, a do teraz, to jest niebo a ziemia. I to nawet nie chodzi o to, że mamy jakieś teraz nowych, innych, lepszych zawodników, tylko ci zawodnicy, którzy byli w zeszłym roku, przez rok czasu zrobili taki progres, że to są zupełnie inni ludzie. I tu mogę mówić nazwiskami. No dobra, ale kto Tomczak, został? Tomczak, no tak, to jest... mega skok. Olek,
z solidnego ligowca stał się reprezentantem. Tak. Myślę, że nawet zagraniczny Jovanović jest inny niż był w zeszłym roku. Okej. Okay. No a co z Ramljakiem? Ramljak jest, dostaje czy nie? No z tego co wiem, to w najbliższym czasie, bo on jeszcze dogrywał sezon, o ile się nie mylę, we Francji i razem z tym centrem ze Szwecji ma się pojawić. Dobra, a wszyscy już są, czy tylko ich nie ma, tej dwójki nie ma? No, przyjechał ten nowy kolega z Francji, znaczy Serb, który grał we Francji, w Eurocupie. Mhm. Też fajnie wysoki obrońca. Takiego nie mieliśmy. No i zobaczymy. No na razie to, chociaż widzę, że tak jak obserwuję w mediach społecznościowych inne drużyny, to my chyba jesteśmy jednak naprawdę te dwa kroczki przed nimi, bo my już gramy 5-5, także. No tak, no zresztą trener Widin rok temu, to chyba myśmy się tu z Radkiem, wiesz, trochę podśmiechiwali, ale zrobił sukces, że tak naprawdę 3 okresy przygotowawcze musiał zrobić, bo było. Najpierw normalnie zrobił okres przygotowawczy, potem miał przerwę przez COVID chyba. Tak. Jeszcze znowu coś tam była, jakaś przerwa. Tak, i znaczy to było przede wszystkim to, co tam kibice się śmieli. My mieliśmy okres przygotowawczy przed playoffami w ogóle. No właśnie, tak. Trener Piwkowski odpalił swoje notatki z okresu przygotowawczego i linia, bieganie, normalnie ładowanie akumulatorów. No właśnie, o trenera Piwkowskiego fajnie, że powiedziałeś, bo ja pamiętam, jak rozmawialiśmy przed wizją o testach jakichś. Kiedyś jak się robiło testy, to raz zrobili w sierpniu i potem nikt nie robił. No bo to wtedy nie ma sensu, bo nie masz się do czego odnieść i tak dalej. Tak. A tutaj jest regularnie, tak? To ja bym to w ogóle teraz... ja jestem jeszcze troszeczkę z innej epoki. Tak jak mówię, kiedyś robiło się jakieś tam testy, FMS-y, to tam, to się to. Teraz w ogóle to jest zrobione... na zasadzie takiej, że my robimy pracę, pracujemy, biegamy, robimy trening koszykarski, ale to wszystko jest cały czas monitorowane. Że nie ma czegoś takiego, że poświęcamy jednostkę treningową, żeby każdy tam wycisnął swojego maksa albo przebiegł te 10 długości boiska. Cały czas jest polar. Ale taki nie, wiesz, na zimę. Tak, tak, cały czas jest pomiar. Nawet teraz w tym roku korzystamy z tego systemu na AWF-ie Katapult. To jest ten system, który monitoruje piłkarzy i trener wie dokładnie w trzeciej minucie treningu, z jaką prędkością biegniesz, a nawet okazało się, że on mierzy nie tylko jak poruszasz się w ten sposób, tylko jak skaczesz, ile jesteś w stanie wykonać skoków przez... Także aktywność każdego zawodnika jest zmierzona od A do Z. I co jest fajne, ja nie zauważyłem, żeby trener pod to coś układał. On po prostu robi swoje i zbiera dane. I to pomaga mu jakoś tam te treningi... Ale mówisz o trenerze Piwkowskim. O trenerze Piwkowskim i o trenerze Mijowiczu. Słuchaj, bo powiedziałeś, że jak ostatnio was mierzył trener, teraz Piwkowski, w ciągu jednego treningu potrafisz spalić 1600 kalorii. Tak, 1600 kalorii, 1600 kalorii rano, 1600 kalorii wieczorem na sam trening. No tak wyszło z pomiaru. To ile wypiłeś kafu? Kaficu? Zalać ci byś miał, tak wiesz, chcesz z miąższem czy nie? Nie, dziękuję. Nie chcesz na pewno? Nie, dziękuję. Kurde, co chciałem powiedzieć? Coś się cieszy. No. Czekaj, coś chciałem, co pytałem, pomóżcie mi. O kalorie pytałeś. Bo tam jest chyba, o ile się nie mylę, pytanie. Zapytam, Marcin Mycek miał takie pytanie, ale coś chciałem o te kalorie zapytać. A właśnie, o te wszystkie gadżety i tak dalej. Wiesz o tym, że jakby do koszykówki, no nie jest to ale potrzebne. Ale ja to nie wiem, ja inaczej. To jest bardziej dla kogo? Ja patrzę na to w ten sposób, że jeżeli my robimy swoje, bo kluczowa jest ta praca, którą się wykonuje na boisku, to dlaczego nie zbierać dane? Zbierać, tak, no. Mamy po prostu chodzi o taką świadomość. Nie wiem, ktoś zapyta z góry, powiedzmy, jak pracował ten zawodnik w okresie przygotowawczym, to nie tylko powiemy mu, że ten zawodnik pracował dobrze, tylko mu pokażemy. Mhm. W poniedziałek przebiegł tyle, zrobił tyle, jest w takiej i takiej formie dlatego, że miał przerwę między tyłem tu, bo był kontuzjowany. A tutaj wszystko poprawiało się i szło do góry. Ja bym był zestresowany. Zielony kiedyś opowiadał, że młody teraz, jak trener patrzy, to rękoma przebieraj, żeby widział, że na maksa robisz. Dobra, trenerze. No to ja też mam taki, to ja też już jestem tam, mówię, za górką swojej kariery, to ja zawsze wszystkim zawodnikom mówię, że jak na początku sezonu są te pierwsze testy, to pamiętajcie, tam piątka... Nie na maksa, nie? Piątka, 5 kilo mniej na sztandze, bo chodzi o to, żeby po okresie przygotowawczym wykazać progres. Tak, ale widzisz, jak warto było ten pracować? Świetna praca w okresie przygotowawczym, to klucz. Nie zawsze jakby wymaga...
wymaga takie motywacje do tego. Nie? U mnie wymagał stres, bo ja w niczym nie byłem dobry, tylko punkty potrafiłem zdobywać i tylko nie chciałem, wszystko robić, znaczy nic nie chciałem robić, tylko w kosza grać. A to musimy piąteczkę sobie przybić, bo ja takie mam wrażenie, że te wszystkie testy takie biegowe, siłowe są zrobione po to, żeby mnie poniżyć, także ten... ja taki byłem zawsze, kurde, teraz ważenie, teraz będę na najwolniejszy, a potem wiesz. A już jak tkanka, najlepsze jest, jak jest pomiar tkanki tłuszczowej i tam wszyscy ci młodzi tacy, wiesz, pokaz kulturystyczny i oni tak za winkla tam, ile ten Gabiński ma, no nie? A Gabiński 3 dni na głodówce, sama woda z kranu, żeby spadł. Ej, a wiesz, do tego doszło, że jak ja w Śląsku byłem, Radek rano stoi, ważymy się, nie? A wtedy to z 9 dych, jak na mnie to było super. Ja rano szedłem przed treningiem, Ortalion, -2, ja brawo, Kamil, brawo, wiesz, wypocona, a potem na treningu KO było. Zawroty. No dobra, to jest pytanie od Marcina Mycka, absolutnie nie ma być uszczypliwe to pytanie, czy złośliwe. Kiedyś Michał mówił, że waga, którą szykuje na sezon, to jakieś 102 kilo. Wiadomo, że już masz 34 lata, więc motoryka też nie jest taka jak kiedyś, stąd moje pytanie, czy może nie warto spróbować trochę zejść na 95-97, tym bardziej biorąc pod uwagę grę na dwa fronty. To po pierwsze tak, motoryka nigdy nie była taka, jakbym sobie życzył. To pierwsza sprawa. A druga sprawa, że to nie jest takie łatwe. Tutaj chyba też możemy sobie piąteczkę przybić, że manipulowanie wagą dla niektórych to jest właśnie prosta sprawa. Mi to przychodzi bardzo trudno. I tutaj to, co kolega powiedział, 97-94 to będzie już za mało. Źle się będziesz czuł. No będę, byłoby za mało. To w ogóle nie ma, ale jakby się udało 100, 102, no to byłbym bardzo zadowolony. No ale przy takich treningach to jest strasznie wycieńczające. To trzeba by przeżyć jeszcze na mieszczuchu, gdzie tam jest. Dlaczego to nie jest łatwe? Bo to trzeba potrafić zrobić, bo nie jest sztuką na przykład nie jeść i czuć się fatalnie, no ale to przede wszystkim chodzi o to, żeby ta waga leciała w dół, a my powinniśmy być na każdym treningu maksymalnie gotowi, no nie? No tak, no ale niech któryś z nas rzuci kamieniem, że pierogów ze śmietaną nie lubisz pociągnąć, wiesz, o to chodzi, a wieczorem 2 schabowe na przykład. Tak, ja jeżdżę między sezonami na kampy Get Better, także oni też tam zdjęcie mojego talerza robią zawsze i mówią, tak właśnie nie powinien wyglądać talerz sportowca. No ale grasz dalej, będziesz grał w Eurocupie, jeszcze nie jedno pokażesz. Słuchaj. Oby. Tutaj jest jeszcze pytanie od Marcina Mycka. Pytanie drugie. Czy chcesz zakończyć karierę w Śląsku, czy w jakimś innym zespole? No ja już to mówiłem, że Wrocław przez te lata, w których ja tu byłem, bo grając nawet w Turowie z Gorzelec, ja dojeżdżałem do Wrocławia co weekend na studia. Mhm. Więc przez te wszystkie lata Wrocław stał się moim miastem i byłoby fajnie. Byłoby fajnie, byłoby miłe, byłby to dla mnie zaszczyt. No to nie mogę, nie boję się tego powiedzieć, no ale to też chyba nie ode mnie zależy, no nie? Do końca. No tak, to jest akurat ja wiem, temat. Wiesz, ja rozmawiałem już w tym roku z trenerem i ja powiedziałem mu, że ja mam ogromny szacunek do młodych zawodników, którzy są tutaj... Pryczałeś z Petarem. Tak. I ja mam ogromny szacunek do zawodników, młodych zawodników, którzy tutaj są w Śląsku. No ale ten mój szacunek polega na tym, że ja nie mam zamiaru im na centymetr ustąpić. No jeżeli któryś z nich będzie chciał grać więcej ode mnie, to będzie musiał być dużo lepszy. Bo jak będzie trochę lepszy, to ja mu nie odpuszczę. No ale to są te charaktery nasze, tak mi się wydaje, co zresztą z Radkiem często powtarzamy, że walczymy o chleb tak naprawdę. Codziennie jest walka o, wiesz, o życie, można powiedzieć, sportowe takie. No nie? To tak jak mówię, Radek, jak ja przyszedłem do Wrocławia, to ja byłem dla Radka konkurencją na rynku pracy. I tak się z tobą witał? Ale za godzinę przyjdzie, to się przywita, może normalnie. On Radził się zmienił, ewoluował. Ale mówisz, że klikalne ma te swoje teorie, tak? No bardzo, no ja w ogóle jestem, sam czasem oglądam to, jestem zachwycony, naprawdę, jak można nową koszykówkę od nowa rysować. Tak, aż tak? Tak. Czyli nie twój styl radkowy? Wiesz co, ja tutaj nie ukrywam, że ja NBA się nie interesuję, a Radek się wzoruje na NBA, no nie? Ja bardziej właśnie Euroliga. Czyli inne światy. Ettore Messina, te sprawy. Atak wynika z obrony, a nie obrona z ataku, jak Radek rysuje, także. Ale będzie teraz, przecież przyjedzie teraz legenda do Orbity albo do Hali Ludowej.
trenery. Z Partizana, tak? Partizana, to też będzie ciekawe. No to, wiesz, no to, no, to są, no to jest, no co, 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 co tu dużo mówić, no. Zaszczyt, no duży zaszczyt no, dla mnie, dla takiego, wiesz, ja to z wszystkim mówię, ten, parafrazując Grzegorza Mordzaka, że karierę to miał pan Adam, a ja to mam tylko przygodę z koszykówką, no nie? Więc... No, ja też tak do tego podchodziłem, że trochę trzeba mieć szczęścia, wiesz, w dobrym miejscu się znaleźć. Paweł Kikowski pisze, że kieł bez wody jeszcze można. Lubię. Albo parówki z czajnika, wiesz, też po studencku. A to moje, to mój parówki patent. Z czajnika? Tak, jadłeś? To mój patent, tak, tak. Ale obierałeś z folii, czy tak? Wiesz co, był taki moment na samym początku, jak ja przechodziłem ze szkoły mistrzostwa sportowego do Anwilu Włocławek. I tam była taka sytuacja, że o 14 kończyłem szkołę, na 15 razem biegliśmy do Karczmy Kujawskiej na obiad i od 16 byłem do... tam dobry. No. Tak jest, od 16 do... Na stek z cebulką. A tam Bigos chyba, Bigos. Tak. I od 16 do 18 trening drugiej drużyny i od 18 do 20 z trenerem Urlepem. No, także wielkiej sztuki kulinarnej po takim treningu nie dało się zrobić, no to parówki do czajnika i... Gabi, słuchaj, o ten Eurocup cię zapytam. Grupa fajna, grupa dużo dobrych zespół, ale realne wyjście, jest szansa, żeby wyjść. W ogóle ktoś coś mówi o tym, o waszych szansach, jakichś celach na ten Eurocup? Trener coś mówił? Czy... Wiesz, na razie to nie ma całego zespołu. Także ciężko cokolwiek powiedzieć. I ja nie chciałbym za bardzo się wypowiadać na temat Eurocupu. Możemy porozmawiać o PLK. Bo PLK znam... Już się zbudowały te zespoły, tak, powiedzmy. Na koniec. Po pierwsze, PLK znam, wiem na co nas stać, wiem jak wyglądamy na tle innych zespołów. No a Eurocup, no nie da się ukryć. No, tak jak chyba cała organizacja, tak i ja, troszeczkę do nieznanego... Bo ty grałeś w pucharach, nie? W Turowie z Gorzelec. Miałem przyjemność, trener Jacek Winicki, byłem w drużynie, który grał w pucharze. To był właśnie Eurocup chyba, albo no to był jakiś Puchar Europy w Turowie i jeszcze chwilę do końca listopada byłem w VTB w Turowie. Potem przeniosłem się do Śląska. Ja pamiętam, że to jest bardzo trudne granie, bo zresztą pewnie to też przeżywałeś. Przegrasz, w teorii, jak przegrasz jeden na wyjeździe, gdzieś trudny mecz w Eurocupie, jedziesz, wracasz do Polski, jedziesz na wyjazd, na przykład do Dąbrowy, która się napnie, tak, dostajesz tak. Pysia i trzeci mecz jest Shaking Stevens w orbicie, tak. Z dobrą, przyjeżdża na przykład Partizan wtedy, nie? No to w ogóle, no ale to jest w ogóle ostatnio, chyba wczoraj, z Kolędziakiem rozmawiałem o tym, że to jest w ogóle zarządzanie taką ekipą, która gra w pucharze, no to jest wielka sztuka, bo nawet jak masz powiedzmy 6-7 ludzi na poziomie Eurocupu w gazie, to ty też musisz tych 5 ludzi, którzy są u ciebie na ławce, cały czas ich tam gdzieś trzymać w dyspozycji. Tak. Bo jeżeli powiedzmy wygrasz 3 mecze 7 zawodnikami, no to potem w grudniu tych 7 zawodników będzie bez baterie im się skończą, no. A tych 5, których zakopałeś na ławce, już nie pomoże ci. Musisz wszyscy być gotowi, żeby wygrać jakiś ważny mecz na cały przykład w Polsce, nie? Cały czas musisz ten. To ja nawet nie wiem, bo to zawsze łatwiej na przykładach rozmawiać, no nie? Tak było z Asseco. Asseco miało super start w Eurocupie, wygrało chyba w Niemczech, grało super punkt za punkt z Galatasaray, co Bostik rzucił 40 punktów, a później w pewnym momencie to wszystko siadło i no skończyły im się baterie. Trzeba mieć 10 do grania, nie? Gotowych. Właśnie, to, że masz 10 zawodników. Trzeba mieć 10 zawodników, których każdy jest cały czas pod prądem. Ale to może być fajny dla ciebie sezon, bo ty będziesz wiedział, jak wiesz, jak to funkcjonować. No będziemy obserwować, co to się jeszcze, będę o to pytał. Słuchaj, jest pytanie od Erka Ksywa, jest pytanie do pana Gabińskiego. Jak gra ten Bender? Bo nikt go jeszcze nie widział przez kontuzję, to bardziej czwórka czy piątka? Ani czwórka, ani piątka, także to jest, ale to normalne w tym wieku, bo Oleg Dziewa też był między pozycjami, no nie? No tak. Więc ale... jak gra ten Bender? No to jest na pewno utalentowany gościu. Bardzo wysoki, dobrze biegający, trochę nie miał szczęścia. No, sam powiedziałeś, daleko nie trzeba szukać. Trzeba mieć szczęście i w odpowiednim czasie, w odpowiedniej chwili się pojawić. Wszystko przed nim.
W ten sposób. Dobra. Wróćmy do poprzedniego sezonu. Zdobyliście brązowy medal. Ja przyznaję się szczerze, tutaj ci, co oglądali, to wiedzą, czy z Radkiem, czy z kimś gadali, nie wierzyliśmy w to, że ten skład zrobi brązowy medal, ale jak szliście dalej w sezon, wygrywaliście, widać było tą pracę i naprawdę to jest to, co się stało, to jest ogromny sukces wasz i klubu. Tak. Jak ty wspominasz ten sezon? No to jest... No powiem tak... Tak jak po ostatnim rzucie w zeszłym sezonie byłem szczęśliwy, to już dawno nie pamiętam, żebym był tak spełniony, bo... Pan Adam, puścisz teraz rzut Stewarta, czy nie znajdziesz? Nie, bo po prostu... Elijah Stewart, znajdź, może pan Adam znajdzie. Bo tak jak to powiedziałem, no ten zespół rósł od pierwszego dnia przygotowań i co było fajne, ten zespół nie pękał, nigdy. Wiesz... daleko nie trzeba szukać. Pojawia się inauguracja... Mów, będziemy sobie patrzeć. Dobra. Inauguracja sezonu z tym. O, to jest... Ty, a to prawda, że Elijah lubił sobie chiperki zjeść w przerwie meczu? Elijah, nie mów, że Lejsy wcinał w przerwie meczu. Ja to się śmieję zawsze, że słuchaj, Elijah jeszcze brakuje, żeby ci wypadły M&M'sy na rzutówce rano. A to Wiarosławie chłopakom. Szapelowi. Tak. Ale jest. Trafił. To był chłopak taki bez psychy, który nie myślał za dużo? Nie myślący. Czyli grający. To idealnie piłka trafiła. Tak, no to, ale to jest, jak rozmawiam, wiesz, z trenerami jak rozmawiam, to nie ma przypadków, no nie? To są wszystko, wiesz... Ale ty, Karolek, specjalnie tak pomógł, żeby teraz... biedny. Żartuję. Nie, ale to... Wiesz. W ogóle fajne były te meczyki, takie, wiesz, nieprzewidywalne. No. Ten w ogóle, ten niesportowy fał, w ogóle, pamiętasz? To było tak, z kosmosu to gdzieś. Strachinia, tak. No ale to, wiesz, no każdy... Ale chłopak trafił. No dobra. No i wspomnienia, dawaj. Wracamy. No i ten zespół nie pękał, wiesz... Otwieramy ligę z Astorią, a nasz najlepszy zawodnik teoretycznie pod koszem, Dziewa, leży na kwarantannie. Z kwarantanny my gramy w sobotę, w czwartek wieczorem pierwszy trening robi Stewart z kwarantanny. Po 20 chyba tam dniach zamknięcia w mieszkaniu. No i wiesz, wydaje się, że z tego meczu nie da się nic wyciągnąć, a my, kurczę, wygrywamy 20 punktów. I nikt nie pęka, młodzi zawodnicy wchodzą, grają. I ten zespół to jest pierwszy mecz. A takich przykładów, wiesz, było w tym sezonie dużo. No jasne, że jak każdy team mieliśmy tam piach w maszynie w pewnym momencie. No ale dlatego trzy były te. Dlatego trzy, tak. Trzy przygotowane. No, tak. Ale też tak to odbieraliście, nie? Że tak było rzeczywiście trzy razy, tak było na ostro? To było tak, że wiesz, nie wiem, czy my trenowaliśmy dwa razy dziennie na kontakcie w tejpach. Chyba jako jedyna drużyna w PLK. Może jeszcze ze Stelmet ćwiczył. Ale my rano graliśmy 1-1, a wieczorem to, co graliśmy 1-1 rano, 5-5. Przyniosło efekt. A to mi się podoba, to widzisz. To... No rosła drużyna, wiesz, to nie było... Tam nie było wielkiej filozofii. Tam była po prostu czysta... Koszykówka. Charówka. No dobra, a ile w tym... I ile było w tym szczęścia, bo nie każdy zespół byłby w stanie fizycznie takie coś przejść. No przejść. No, bo naprawdę było... No dobra, a osoba trenera Oliwiera Widina, na ile on, wiesz, wyciągnął z was wszystko? Jaki to jest facet? No wiesz, no to jest, ja już to mówiłem... Taki to był coach player chyba, nie? Tak. Ale to był taki gościu, że my jedziemy do Zielonej Góry, Zielona Góra wygrywa 30 u siebie w Astanie, a on idzie i wszystkim mówi, Zielona Góra? Pff, mamy ich, no nie? I wiesz, i on... Zarażał. Nie, ale on wierzy, wiesz. On wierzy w to, że to, kto to jest ta Zielona Góra? I wiesz, nie wiem na ile było w tym takiego aktorstwa, ale no jak, no to and the Oscar goes to, bo naprawdę było widać, że on w to wierzy. I to było takie przede wszystkim ten. Bo jeżeli chodzi o jakąś taktykę, strategię, pomysły, no to było przede wszystkim, pomysł był taki, żeby była ciężka praca. Oracja, czyli nyszta specjalna. No ale poszedł do Zielonej Góry jednak, nie został. No nie i chciał, wiesz, przeczekać, no i taka oferta była? Jak myślisz, twoim zdaniem? Nie wiem. Wydaje mi się, że dla niego... Tomato?
pomidorem? Nie wiem, to trzeba byłoby trenera Vidina, mogę ci dać numer. Mam numer, ja pisałem z trenerem Vidinem, tak, oglądał, tak. Mówi, co to za coach Red, co za głupoty, mój Muli to twój friend, a? Jest crazy Rudy, crazy Rudy. No i... Tak. Tak było. Radek to jest inny zawodnik, inny trener i inny, jak to ten, ojciec opinii publicznej, tak? Albo youtuber, tak? Tak, no tak Radek mówi, że tak dostał taką informację, że jest trener youtuber. Czyli co, fajny sezon. Kurde, ciężki. No ciężki, ale genialny. No ale to, wiesz, to smakuje, bo tu nie było jakoś tam, że to smakuje i to się docenia, bo to nie spadło z nieba. Okej. Okay. No biegaliśmy, nie wiem, czy wiesz, we Wrocławiu jest taki piękny Park Grabiszyński, tam jest taka góra, nie? No to tam wiele, wiele razy pod tą górę. Podziwiam cię, Gabi, tak, naprawdę. Bieganie było. Podziwiam cię, że w tym wieku jeszcze ci się chce, no ale kochasz to. Lubię. Łączysz to też z pracą na uniwersytecie. Opowiedz, bo to jesteś w uniwersytecie, tak? Tak. Wrocławskim. Tak. Opowiadaj, co ty tam robisz, czym się zajmujesz? Ja jestem konsultantem, to tak się nazywa, albo koordynatorem przedmiotu. Organizacja sportu i ja uczę się od studentów, studenci ode mnie. Mhm. I jakby to powiedzieć na początku, to było 2:1. To znaczy, żeby prowadzić zajęcia 3 godziny, to ja musiałem 6 godzin poświęcić na jakiś research, żeby to sobie, żeby mówić powiedzmy 1,5 godziny z sensem, to 3 godziny trzeba czytać. To no tak nie? Jak ja. To w ten sposób trzeba byłoby to tak do tego podejść. A cały przedmiot opiera się na tym, w związku z tym, że to jest dziennikarstwo, to ja robię coś takiego jak poligon dziennikarski. Korzystając z tego, że jestem w tym środowisku i znam ludzi, którzy organizują sport na różnym poziomie, na przykład mój przyjaciel z ławki pracuje w firmie, nawet współwłaścicielem jest firmy Sport Evolution, która robi biegi masowe. I ja go zapraszam do siebie na zajęcia i moi studenci dostają ode mnie jakiś tam zakres kompetencji, czym on się zajmuje i mają się dowiedzieć jak najwięcej o tym, jak on organizuje sport na takim poziomie. Mhm. Teraz mieliśmy fajnie, bo był COVID, no to zawsze było o czym rozmawiać. No i co wyszło? Wyszło, że ludzie, którzy teoretycznie nie mają imprez przez COVID, mają więcej pracy, no nie? Więc w ten sposób organizuję sobie pracę i takich ludzi ściągam. A dlaczego? No bo żeby się utrzymać na powierzchni, no to on musiał się napracować, nie wiem. Oni robili jakieś tam na przykład kino samochodowe. A no tak, musieli... Kombinować, wiesz o co chodzi. No tak. Nie wiem, próbowali tak jak tak jak się robiło, wiesz, kolarskie wyścigi przed symulatorem. No próbowali, wiesz, kombinowali, no nie? No w ogóle ta rzeczywistość, ta covidowa zweryfikowała wszystkich. No bo też wielu chłopaków zdało sobie sprawę, że koszykówka to nie wszystko, że trzeba nagle pracować i mieć koszykówkę. No, to też zauważyłeś pewnie. Ja mówię o niżej, nie mówię o ekstraklasie, ale o gdzieś tam ligę niżej czy dwie ligi. No ale to ja też, to każdy to poczuł. No, każdy, kto troszeczkę inaczej patrzy na raptem okazało się, że nie ma, wiesz, nie ma koszykówki, wszystko spada na dalszy plan, no nie? Gabi, a powiedz mi to, co robisz na uniwersytecie, wiążesz z tym jakoś, nie wiem, to też jest, tam jest dziennikarstwo, czy to dziennikarstwo to jest jakiś dodatek? Tylko? To jest, tak jak mówię, ja cenię sobie kontakt ze swoimi studentami, bo to są fajni ludzie, ja mam... A studentki też? Wiesz co, powiedzmy, że jest na pięć... Na 5 osób, na 10 osób są dwie dziewczyny, okay, w grupie, no nie? Tak w ten sposób bym to... Ale wiesz, ja cenię sobie kontakt i rozmowę z tymi ludźmi, bo oni mnie jakby ubogacają. Wiesz, ja mam człowieka, który ma 17 tysięcy obserwujących na Twitterze, jest specjalistą od piłki norweskiej. Mhm. I jego biorą do wypowiedzi, jak Legia gra puchar z zespołem z Norwegii, to on jest ekspertem od tego zespołu, okay, z którym gra Legia. Wiesz, ja mam ludzi, którzy piszą dla sportowych faktów, którzy się interesują żużlem. Mam ludzi, którzy się interesują szachami. Miałem w tym roku w grupie dwóch ludzi, którzy nie interesowali się sportem konwencjonalnym, ale prowadzą kanały na YouTubie i są specjalistami od League of Legends. I ja się też uczę od nich, w którą to stronę idzie. No, nie? No tak, bo to no. Ja ci powiem szczerze, że trzeba iść duchem czasu. Nie można, kiedyś to było lepiej. Tak. No może było lepiej, ale trzeba się uczyć i wdrażać. Ale kogo to obchodzi, co było kiedyś, nie? No właśnie, ale widzisz, tak jest. A im szybciej to zrozumiesz, to jest łatwiej chyba w życiu. Dobra, bo teraz jakieś takie mądre klimaty. Za mądre. Za mądre dla mnie, dlatego uciekam. To może Radek przyjdzie. Radek przyjdzie, ale spokojnie, jeszcze Radka...
pogadamy. Jak ocenia Kasia Eł, patrząc na aktualne składy PLK, jak Michał ocenia siłę poszczególnych drużyn, jak oceniasz zastal trenera Wilina? To byś wyprzedzi moje pytanko o, o gdzieś tam siłę. Teraz Ostrów chyba najwięcej zbudował, jakby tak popatrzeć. Chyba. No bo to tak jak, wiesz, powiem tak, w tym roku nie wydarzyło się nic, co by zburzyło, powiedzmy, hierarchię w lidze. Będzie Stal, Zastal, Śląsk się pod to podpiął, no nie? Tak mi się wydaje. No i będzie jeszcze jedna czwarta drużyna, która będzie takim czubem, no nie? I tu prawdopodobnie, ja to zawsze mówię, kazus będzie takiego startu Lublin. To znaczy drużyna, która teoretycznie walczyła o ósemkę, w tym roku trafi z transferami i pójdzie do góry. No nie? No tak, bo kto trafi z obcokrajowcami przede wszystkim pewnie. No, ja wiem, że są w Polsce tacy ludzie, którzy są w stanie powiedzieć... albo wydaje mi się, że są w stanie powiedzieć, że to będzie super transfer na Ligę Polską, ale to już nieraz zweryfikowało, że to nie jest takie proste, no nie? Okej. Okay. Czyli tak to... Będzie Liga, jakby to powiedzieć, będzie czub i za czubem będzie 8 równych zespołów i powiedzmy będzie 1-2 zespoły, które będą gdzieś tam z tyłu. No. Najważniejsze, żeby z kibicami, bo to wiesz... Oj, to przede wszystkim jest, wiesz, no to dla nich jest, taka prawda. Ja też... Plotka teraz, że mają... będzie to, że tylko z tymi certyfikatami... Zaszczepieni kibice będą mogli wchodzić. No tak jest w NBA, tak zrobiono, wiesz, no to jest... Nie jestem specjalistą od szczepionek, ani od chorób zakaźnych, więc będę się słuchał ludzi, którzy się tym zajmują. Mądrzejszy od siebie. Bardzo, bardzo mądrze. Gabi, tutaj jest pytanie. O, Piotr Jakubik cię pozdrawia, kolega z ławki. To właśnie jest Piotr Jakubik, to jest ten człowiek od Sport Evolution, który mówi o był u mnie na zajęciach. Okej. Okay. No. Jako gość, tak. No proszę, no to pozdrawiamy cię. Słuchaj, tutaj Marcin ci pisze, Michał, pracuje w kawiarni w Parku Grabiszyńskim, wpadaj na kawkę. Okay. Tak jakbyś popryczał do trenera. Treneru, może kaficu, może mało. Ja myślę, że trener teraz ma więcej spraw na głowie. A trener nas ogląda teraz? Mam nadzieję, że nie, bo będzie na mnie krzyczał, że zamiast spać między treningami, to zajmuje jak, się... Wiesz? Jak trenerze petar. Ja pryczam do trenera, do mnie... Popryczał do mene Vlado Dragicevic, taj twój friend, a? Taj friend mówi, że Gabi może być okej okay dzisiaj. Dobrze, evening dobrze. Practice, jak jest wieczorem? Nie wiem, u sutra to jest jutro. Bo sutra trening. Nie, ale strzelałeś to jak mówiłem, bo napisał do mnie Władimir Dragicevic, pamiętasz go? Że mówi, brat, będzie Śląsk miał takiego trenera, super, naprawdę, mistrzostwo będzie można zdobyć. No to aż jest, sam do mnie napisał, nie? Wiesz, to jest, tak jak mówię, mega systemowy gość, ułożone jest wszystko od A do Z, idziemy według planu, obciążenia też są dozowane na zasadzie takiej, że jeżeli trener wie, że wieczorem mamy ciężki trening, dużo materiału do zrobienia, no to rano nie ma potrzeby, żeby nas zać... No, Gabi, spróbujesz Regenerum? Regenerum to jest to, tak? To. No jasne, że... Możesz wyczerpać, co to mamy dzisiaj? Jedno dla Radka zostawiam. Malinowo-bananowo-owsiany koktajl. O, ale to jak ruszysz, wiesz, na toaletu. Panie Adamie, coś chciałem zapytać. Wklei pan teraz, nie? Fix catering dietetyczny, Hanas 13, żeby sobie kupić dietkę. Jak ktoś mówi, nie chce przytyć albo chce schudnąć, to może się uda, nie? To może na tą stówkę zejdziemy, no nie? Nie no, ja tą stówkę to nie powinienem mieć. Ale to, słuchaj, dopóki begasz... Bardzo dobre. Dobre? Bardzo dobre. A jeszcze jak potrawkę, jak dzisiaj wdusisz, to naprawdę... Nie mogę się doczekać. A co dzisiaj, jaka jednostka dzisiaj? Dziś rano była ciężka siłownia i system. 5 na 0 i 5 na 5, ale bez kontaktu, to znaczy przesuwamy się, gdzie udzielamy pomocy, co robimy, jak reagujemy, jak drużyna gra tak i tak. Jakby trener... I tu też mogę trochę kuchni zdradzić, no nie, bo to też wiem, że kibice lubią. U trenera Mijowicza jest tak, że ostatnie 10 minut każdego treningu rannego albo wieczornego to jest wyjście na kolejny trening. To znaczy, że jeżeli wieczorem będziemy robić to i to, no to jest 10 minut ostatniego treningu, żeby zawodnicy nie przyszli i dostali od razu, że robimy coś nowego. Głowa mi już boli. Tylko zaczynamy...
zaczynamy po prostu, nie ma zaskoczenia, no nie? Wiemy, co będziemy robić na następnym treningu, bo ostatnie 10 minut to jest wyjście na... Ja bym się chyba, żona by się ze mną rozwiodła, jakbym teraz dźwignął się na taki pre-season, chyba bym tylko spał po pół. Ty tak robisz, śpisz cały czas? Tak, no ja mam wyrozumiałą żonę i moja żona teraz jest w Stalowej Woli z dzieciakami. Ona wiedziała, co się będzie działo w pre-season, tak. Jakby to powiedzieć, korzystamy z instytucji babci, bo to jest bardzo, bardzo fajne. Bardzo mądra żona, bo kiedyś też, jak jest pre-season, ja zabieram dzieciaki, bardzo uciekam. Mądra żona, bardzo fajna instytucja babcia, także naprawdę. Jedna i druga. Gabi, Shooter 07. Jak z perspektywy czasu oceniasz pobyt w Anwilu? Czy to było potrzebne? Czy grzanie ławy jednak? No. Dużo ludzi tam nawet jest, jak na ostatnie dni, nie? O 14. To trzeba... Wiesz, dla mnie... Raz 5 tysięcy osób. Ale dla mnie to było coś... Dla mnie to było coś niesamowitego, wiesz. Jak mogę powiedzieć o czymś, co sprawiło, że ja wszedłem do świata innej koszykówki. Ja przyjechałem biedny Żuczek z Stalowej Woli, my mieliśmy wodę gazowaną na treningu. Ale Gabi, pamiętamy siebie... Z rozgrywek młodzieżowych. Jaki Wołkowica za fanzoliu lampę. A tutaj muszę użyć tego nagrzenia słowa pomidor. Ale było, tak było. Było. No, ale do brzegu. Wiesz, ja przyjechałem biedny Żuczek ze Stalowej Woli, mieliśmy wodę gazowaną i biegaliśmy po schodach. A wchodzę do Anwilu Włocławek, ja mam 17 lat. I wchodzi na salę taki człowiek w czapce, Andrzej Urlep. Idzie, no nie? I wiesz, pierwsze dwa treningi, a wideo. A ja patrzę, a tam leży, to właśnie Iggy opowiadał, ja też pamiętam, leży tych wideo tak 6 odtwarzaczy, no nie? I co się okazało, że Andrzej nie mógł sobie zawsze wcelować na stopklatce, no nie? I prezes obecny Anwilu, Arek, był kierownikiem. Arek! Dawaj następne! Jarek nosił te wideo, a Andrzej nie mógł sobie, bo jeszcze HVS-y były, no, nie mógł sobie na stop klatce zatrzymać, kiedy zawodnik tamten, no nie? No to tak, Andrzej Adamka tutaj ja pamiętam, jak męczył, jakby był w tym zestawie. No. Też. To też Ja pilotem. Strasznie się cieszyłem, jak Iggy tu opowiadał właśnie, jak Andrzej mówi, że... ale nie, w knajpie, nie? Arek! Grzyby w koszykówce nie istnieją. Nie można było grzybów za mało. Tak, ja pamiętam, my się kiedyś kukurydzę przynieśli i wszyscy zaczęli kukurydzę, nie? Bo to zawsze bez sosu kurczak był. Andrzej idzie, nie? I wszyscy tą kukurydzę w ziemniaki wkładali. Szybko, szybko, szybko. I tam kogoś złapał grzyby i meczu. W koszykówce nie istnieją. Grzyby, kukurydza. I to opowiadał, naprawdę. Nie, no trener Urlep, legenda. Chciałbym, żeby tu przyszedł, bo to jest też pewnie kopalnia... Chociaż nie wiem, czy on tak byłby rozgadany. Trzeba by go jakoś odpalić. Nie wiem, kto by go mógł otworzyć tak dosyć... No, trener Adamek. Mocno. Trener Adamek. Słuchaj, MC pyta. To dosyć dużo, ale to też ciekawe. Czy polscy koszykarze zbyt późno nie przechodzą na pełen profesjonalizm, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne? Chodzi mi o to, że jest pełno chłopaków, którzy na poziom PLK skakują koło 30. Poczekaj, jeszcze nie dokończę. Nie brakowało im talentu, brakowało im tej otoczki w postaci sportowego życia. No to... Sulima Mielczarek, Garbacz przychodzą mi na myśl. I czemu na przykład dzisiaj 20-latkowie z rzutem nie potrafią wygryźć ze składu Mielczarka, Dylewicza czy Sulimy? Dobra, to chyba byłoby dobrze podzielić sobie to pytanie na... Przepraszam. To pytanie byłoby sobie dobrze podzielić na dwie części. Pierwsza sprawa jest taka, że teraz dużo się zmieniło. Świadomość zawodników jest zupełnie inna. Są trenerzy przygotowania, są fizjoterapeuci. Jest, wiesz, swego, jak ja byłem w szkole w SMS-ie, no to było maser, boli mnie brzuch, no to weź se lodu. Wiesz, a teraz są ćwiczenia takie, które są w stanie wyciągnąć, które na brzuch są... ci lodu. Ginę, weź se lodu, no. A teraz zupełnie inaczej to wygląda, więc jest teraz off-season, no. Są kampy, trenerzy prowadzą przygotowania, zawodnicy w siebie inwestują. Więc naprawdę to teraz jest zupełnie inaczej niż było. Samo to, że wiesz, my teraz przyjeżdżamy, to co ci mówiłem, że teraz mamy wszystko pomieszane. I teraz przyjeżdżamy, my zaczynamy treningi i pierwsze 3 treningi, gdzie jest takie przetarcie, już zespół jest w stanie grać 5-5. Okay. Bo jest gotowy. Bo każdy w wakacje wiedział, że przyjeżdża do pracy i świadomość zawodników, nawet 20-letnich, jest zupełnie inna. No nie? A druga sprawa jest taka, to co powiedział tutaj kolega, że dlaczego młodzi zawodnicy nie umieją wygryźć starszych? No bo starsi im nie odpuszczają. To jest proste piki, to jest to, co ja powiedziałem na samym początku. Nikomu nic nie dam za darmo. Choćby
wiesz. No to jest fajne, mi się, ja uwielbiam to, ja tak samo powiedziałem, patrzę na młodych, kuźwa, nie odpuszczę wam, choćby, czy to jest druga liga, pierwsza, czy to będziemy cokolwiek grać, nie odpuszczę po prostu. Trudna, jak to się mówi, to jest trudna miłość, bo ja bym ich nie szanował, jakbym im coś dał, wiesz. Ja mogę im podpowiedzieć, bo wiesz... No to jest fajne, nie? Młodszy, jak to chcą słuchać jeszcze. Bo to wygląda, wiesz, sytuacja wygląda w ten sposób. Panie Adamie, banan, tortilla z bananem, proszę. Jak jest fajny ten, jak jest zawodnik, który skacze 2,5 metra w górę i wali głową w obręcz, to je, czy on umie zrobić to, czy to, przepraszam, czy umie zrobić to, czy tamto? Z miąższem, poproszę. To ty mnie załatwiłeś. A nie to. Płatki owsiane. No to jemu nie trzeba dawać rad, bo on jest na tyle utalentowany, że on, wiesz, przeskoczy. Jak nie ogra gościa, to przeskoczy. A ja nie uważam się za zawodnika specjalnie utalentowanego, więc do wszystkiego doszedłem jakimś tam właśnie sprytem, gdzieś korzystając. Wiesz, to Andrzej powiedział, jak ja byłem młodszy, że ty nie będziesz biegał, ty nie będziesz skakał, ale ty możesz znać grę na tyle dobrze, że będziesz wiedział, co zaraz nastąpi. No i tak chyba staram się, wiesz. Jakbym do tego był trochę bardziej, jak to mówią Amerykanie, gifted, no to może grałbym gdzieś wyżej. Jakbyś z góry jeszcze przyłożył, to wiesz, to byś z 5 koła tam więcej zarobił, nie? No tego, to się... No i to jest, ale to jest ta różnica. Potrafisz, wiesz, jak się ustawić, potrafisz rzucić to, ale gdybyś miał ekstra, każdy z nas, motorykę, to byś jeszcze miał, mówię... Z, takie poradniki prowadzić. Z 5, ale nie, no taka jest prawda, piątkę, dychę mógłbyś sobie więcej wyciągnąć, no. Być może, no. Być może. Albo z pewnością. Zapewne. Poczekaj, pytanie z Instagrama. O, to lubię. Jan Grzybczyk, to są pytania tylko do mnie. Uwaga, jako senator, ile piw wypijasz po treningu, a ile po meczu? Teraz nie piję w ogóle, a inaczej, teraz w okresie przygotowawczym nie piję w ogóle, a po meczu to tak dwa. Jan Grzybczyk też pyta. Dziękuję. A potem jak Boczek, twardy wjeżdża. Nie, Jan Grzybczyk, czy można przyjść na trybuny, zobaczyć trening w Kosynierce? Nie wolno. Nie było i nie wolno. Trener wyprasza, a to ja trenera rozumiem, bo to raz, że jak przyjdzie jedna osoba, to z jednej osoby zrobi się cztery, nie wolno. Ewentualnie mi się podobało w Zielonej Górze, nie wiem, czy tak jest teraz. Otwarty trening? Znaczy, media day był taki, że było ostatnie 20 minut, było, że mógł sobie każdy wejść, nie zobaczyć. Nie ma takiej możliwości, zawodnicy się rozpraszają. Popieram. Dokładnie. No, ale tam przez szybki można oglądać jak coś. Miro Promintez, jak oceniasz Łukasza Kolendę? Kawał gracza. Tak? I będzie szedł w górę. Motoryka, wiesz, bo to jest tak, łatwo, fajnie powiedzieć, wszyscy, każdy lubi powiedzieć, że to jest talent, no nie? A ja bym chciał powiedzieć, dlaczego to jest talent. Wiesz, prawa, lewa noga idzie tak samo w górę. Nie ma znaczenia, czy skacze z prawej, czy z lewej nogi. Oczywiście, że jest lepszy w lewo, bo jest leworęczny, no nie? Ale wyskok, prawa, lewa, zmiana, balans, kontrola nad ciałem, wiesz. Cielo z Euroligu? Tak. No to ciekawe, bo ten chłopak, tak wiesz, to jest dobry dla niego moment, żeby się pokazać, bo trochę w tym treflu chyba rok za długo, nie? Nie mi to oceniać. No ale takie moje odczucie jest, że to jest dla niego ogromna szansa. Pytanie teraz, czy on jest szykowany na... Pierwszą? Nie wiem, czy on będzie jeden. On sam mówił, że on woli jako dwójka grać, czy będą razem grać. To fajna sprawa, bo widzę, że już z Strachinią wzięli się za bety. Tak? Tak? O, super. Więc, super. Ale iskry lecą. Więc prezes Lizak jest zadowolony, nie? Bo już się wzięli za bety, także... Czyli walczą. Najlepiej kuje się w ogniu, tak to mówią, nie? No to fajna informacja. No. Czyli ma charakter, nie odpuści. No nie, ja go, wiesz, ja go nie znam, tak? Nie byłby, wiesz, nie byłby w reprezentacji. Tak jest. O tą reprezentację też będę pytał, bo Olek Dziewa, wiesz... Strasznie mi brakowało, żeby on był w tej kadrze i jednak ta zmiana wart jest nieunikniona i to chyba nikt się nie obrazi z tych, co nawet teraz są. No muszą ci chłopcy teraz wejść, co ty myślisz o tym? Tak, jestem za i uważam, że trochę ten moment, wiesz, no... Ten turniej każdy, mógł być dla nich, nie? Tak, każdy ma prawo do swojej opinii, a moja opinia jest taka, że wiedząc, że gramy z Litwinami na Litwie i ze Słoweńcami, którzy są, wiesz, w koszykarskim niebie, nazwijmy to, moglibyśmy zacząć wprowadzać zawodników typu Dziewa, Olejniczak, Kolenda właśnie, którzy nieuniknione to jest, na następnej akcji kadrowej będzie to ich czas. No nie? Super, super. Naprawdę trzeba trzymać kciuki. No. Czekamy na Radkę, żeby orędzie poszło niego od Olka. Olka, ja za niego strasznie kciuki trzymam, ale ja troszeczkę w obronę Radka wezmę, że Radkowi strasznie
na tym chłopaku zależy. On chyba, myślę, że Olek o tym wie, tylko Radek, wiesz, jak to ale, ekspresjonuje no bo, wiesz, mocno, ale bo on w nim, wiesz, widzi potencjał, bo może widzi w nim więcej niż... No, no to mówię, no to jest jedna z osób, której ja prawdopodobnie odgryzę rękę na treningu, bo nie odpuszczę mu, no nie? No i on będzie lepszy przez to też, nie? No już jest bardzo dobry. No ale... No ale jeszcze może być, wiesz, cały czas. Oczywiście. No. Wiesz, i tu chciałbym, wiesz, w Śląsku teraz jest ten trener Dusan Stojko. I to jest gościu, który przyjechał z Serbii i on zajmuje się przede wszystkim szkoleniem indywidualnym przygotowaniem. I trener Mijowicz, Kolenda i ktoś tam jeszcze na jeden kosz, a trener Stojko z Dziewą na drugi kosz. I 15 minut po każdym treningu, ja to nazywam skręcanie długopisów. Czyli? No to samo. Nie, no, na zasadzie, wiesz, to samo, dzień w dzień. Okej. Okay. Procencik w górę. No ale tak to wygląda, powtarzalność. No to jak to trener Filipowski nam mówił, mother is repetition of success, nie? Tak jest. Dobrze, inwestycja. Nie, czy success is... No i brawo, panie Adamie, Kamil, tutaj wiesz, Kuźnik jest to na swoją obronę. To wezmę. Słuchaj, to jest szósty sezon w Śląsku, jeśli się nie mylę. Jeden w pierwszej lidze z tego był, tak? To będzie teraz... Był awans, tak. Jesteś kapitanem. Duży zaszczyt. Duży zaszczyt. Ale też ciśnienie. Wiemy, jak jest Śląsk Wrocław, to nie jest łatwy klub. Jak idzie, to jest fajnie, jak są kibice, leci, ale jak nie idzie... No, gdzie tak nie jest? Inside... No, aż tak uważam, aż tak... Wiesz, te miejsca koszykarskie, mówię. Dobra. Wrocław, mówię, Wocławek. Mhm. Jak ty sobie z tym radzisz? Nauczyłeś się pewnie też tego, ale nadal czujesz to wiesz takie co, ciśnionko. Tak, bo to wszyscy lubią, tak oglądałem na YouTubie, John Calipari powiedział kiedyś, no nie? No matter what happened, coach your team. To ja tak podchodzę, cokolwiek się nie dzieje, zasuwaj. Mhm. I tu się wali, tu się pali, tam kosynierka się trzęsie. Przychodzisz na trening, robisz swoje, wychodzisz z hali, bo innej drogi nie ma, wiesz. Jaki jest wpływ, że będziemy się zajmować czymś, co się dzieje tam, wiesz, gdzieś wyżej, no nie? Jeżeli ktoś mnie zawoła i będzie miał do mnie jakieś pytanie, no to moim obowiązkiem jako kapitana jest być tym łącznikiem z górą, no nie? Ale no matter what happened, zasuwaj. Nie? Kurde, mądry chłopak. Myśmy zazwyczaj gadali jak przy soku, nie? To tak inne tematy żeśmy poruszali, nie? No ja też jestem, w te gadki też jestem dobry, słuchaj. Dużo soku było, to inne tematy były. Czyli tak podchodzisz do tego, to powiem ci, dobre masz podejście, bo no, jak byłem w Śląsku... Jedyne, które się, powiem tak, i to też nie jest tak, że mi to przyszło od razu, bo były sezony, gdzie wiesz, ja słuchałem i słyszałem, że już na moje miejsce szykowane jest takie nazwisko i wiesz, i to. Shaking Stevens. No ale to wiesz, i na końcu to się nie wydarzyło. Mhm. No i co, siadasz tak przed lustrem, patrzysz i mówisz, gościu, zamiast się cieszyć, że grasz w kosza i robisz to, co pół miasta by się pocięło, żeby to robić, no to ty się zastanawiasz, czy on tu przyjdzie, czy nie przyjdzie. No tak. No i przyjdzie, no. Ja ci powiem, jak byłem ten ostatni swój sezon w Śląsku kapitanem, tak sobie na łeb dużo wziąłem. Chciałem, żeby wszyscy byli zadowoleni. No, to się tak nie da. Drużynę chciałem scalić. To powiem ci szczerze, że zapłaciłem za bilety na galę bokserską do orbity, tak. Wiesz, połowa nie przyszła, połowa miała, ja wiesz, zamiast się skupić na sobie, to się skupiłem na wszystkim wokół. A to też ja, wiesz... I to był mój błąd. Też ja to robię, bo na przykład teraz rozmawiałem tam z panem dyrektorem, z ludźmi z klubu. Waldemarem. Z panem Waldemarem. Pozdrawiamy. Pozdrawiam serdecznie. Idziemy na Wartę, na Śląsk. No byliście, widziałem. Teraz. To byłem z Karolaczkiem, powiedzmy, prawie prywatnie, a teraz idziemy całą drużyną, bo myślę, że jeżeli to jest mecz otwarcia i zawodnicy, którzy przyjadą z zagranicy, zobaczą, że to jest organizacja, dla której, bo my teraz jesteśmy jakoś tam połączeni, no nie? Bądź co, bądź to jest klub, Śląsk to jest klub Wrocławia, więc, no tak. No, więc zobaczą, że są ludzie, którym to zależy, no to zawsze to będzie jakieś tam... Jak to, ja to nazywam, że budujemy kulturę organizacji, tak? Bardzo fajnie, żeś to Gabi sobie wszystko poukładał. Oby tak dalej było. Słuchaj, pospominajmy trenerów, anegdoty. Serbów powiedziałeś, miałeś wielu. Pryczamo po bokańsku. Wiesz, jak jest wsad? Zakucanie. Zakucaj. Zwód? Finta. Finta, brawo. Finta i ma lewa ruka, prawa ruka. Lewa ruka, super dobro szuta. Co tam jeszcze się nauczyłeś? Wspomnienia z trenerami jakimiś. No. Trener Winnicki, anegdota jakaś. Trener Winnicki. Trener Winnicki do Michała Gabińskiego to jest, wiesz, bo... Gabi. Mówi tak do mnie. Gabiński!
gdzie ty się tam wpierdasz? Jak ty masz wzrost zającego psa. Srającego psa? No, przepraszam, kucającego psa. Kucającego psa. To chyba jakaś suka musiała być. I ten, wiesz, ale... No, ale dobra, ale to wracając. Jan Winnicki to jest człowiek, dzięki któremu Michał Gabiński gra w koszykówkę. Jeszcze. Nauczył cię, nie? Dużo chyba. Wyciągnął mnie ze Stalowej Woli do Turowa. Wyciągnął mnie z Kutna do Dąbrowy Górniczej. I gdyby nie trener Winnicki, to nie wiem, czy bym dalej się bawił w koszykówkę. Czemu? Bo, proszę? Dlaczego? No, bo wiesz, no, w pewnym momencie byłby, wiesz, no, trzymał mnie w koszykówce zawodowej, a ja mu się starałem odpłacić właśnie taką daleko idącą, mówię, lojalnością i tym, co umiem najlepiej, czyli właśnie tą pracą, nie? Okej. Okay. Słuchaj, chciałem jeszcze zapytać, bo zapisałem sobie tutaj od trenera Widina, dyskutowaliśmy z Radkiem, nie wiem, czy mi odpowiesz, że wszedł do szatni z Telemetu. Myśmy to odebrali trochę tak, dzisiaj pokażemy Radkowi, jeszcze ci wyślę, Monty Williams poszedł pogratulować Milwaukee Bucks. No i co teraz? Będziemy patrzeć inaczej na to? No na pewno to troszeczkę pokazuje, jakby to się wszystko zmienia, ale sam przyznasz, kiedyś nie do pomyślenia, jakby ja bym się czuł taki troszeczkę, ja pierdzielę, myśmy się tu zabijają, poszedł im pogratulować. No ale to znowu, powiem tak, no matter what, coach your team, no nie, no to jest, to wszystko jest gdzieś tam dookoła, element jakiegoś tam teatru, no nie. On tam wszedł, ale mnie to nie interesowało, jak ja już byłem myślami przy meczu z Legią o trzecie miejsce. No ale piękny jesteś dyplomata, no kurde, no nie powiesz mi, że nie gadaliście o tym w szatni, no. Tomato. Ale tak, to wiesz co, powiem, no pewnie gadaliśmy, ale te, żeby to były takie jakieś dysputy, rozmowy, albo żebyśmy siedzieli i każdy się zastanawiał, co trener... Znaczy, wiadomo, że nie ma na to czasu, no ale to mi to jakby, jakby trener Oliver Winin przyszedł, to mu powiem, że tak... Zapytam dlaczego, nie? Ale kultura jakby, o szacunek fajnie, super, no ale nie wiem, czy to tak znaczy, jest. Znaczy wiesz, jeżeli, tak jak to wyglądało, no jeżeli ja wiem, bo widziałem, że trener podszedł do spójni, jak graliśmy na pucharze i pogratulował im, podziękował za rywalizację w pucharze, gdzie nas łupnęli w pierwszym meczu, no to tak mnie nie bije po oczach, no nie? To tak wyglądało, wiesz... W całej tej takiej właśnie... To dla youtuberów temat dobry, taki, żeby sobie pogadać. No taki dobry, o dla Twittera. Dla Twittera to jest ekstra temat, nie? No. Okej, okay, czyli taka, ale Radkowi dzisiaj pokażemy tą no właśnie, Monty Williams gdzie... wjechał, bo co to powie? Wiesz, bo teraz, bo to jest tak, jakby wjechał, jakby to NBA odbyło się wcześniej... To normalne. To byśmy nie rozmawiali o tym. Więc czyli, kurde, widzisz, trzeba się jednak patrzeć, co się odcinamy się od takich tematów, no nie? I, wiesz co, no, trzeba byłoby, jako kapitan, to trzeba byłoby reagować w momencie, kiedy byłoby w drużynie wielkie jakieś poruszenie. Co on zrobił, wiesz? Mhm. No ale jeżeli nie było, już wszyscy byli myślami przy... Musiał Radek być. No. Nie, no to się tak mówi, zupełnie inaczej reagujesz jako zawodnik w drużynie, inaczej z boku to pewnie odbierasz. Dobra, to taki temat poboczny, było, minęło. Co u Muliego słychać, słuchaj? No pracuje ciężko, z tego co wiem, to... Igły wbija? Tak, doktor szykuje się, doktorat na WF-ie pisze, także... No, brawo Muli, brawo. Słuchaj, człowiek pracy. Czy ja mam taką teorię, pewnie się wielu fizjoterapeutom narażę, uważam, że igły to jest tak dla fizjoterapia dla leniuszków. Wbijasz igły i idziesz sobie 15 minut dalej. Ja zawsze lubię, jak mi, wiesz, w dusi, wiesz, łokieć, to inaczej. Nie jestem specjalistą, nie mogę się wypowiadać, wiesz. Naprawdę, no nie znam się na tym, zupełnie. Lubisz igły? Nie. Ja też nie lubię. Nie lubię igły. Czyli nie lubię. Masażyk klasyczny. A nuru czy jaki? Ty jesteś w łobuz, naprawdę. No ja muszę z twoją żoną porozmawiać. No, bo pogadamy u boczka na urodzinach. Nie pociągnę go za ten. Jesteście po prostu jakby lustro stało na środku. Tak? Czemu? Kobiflej. Dzięki. Ciekawa rozmowa? Ciekawe, tak. Będzie sprzeda się? Ty, no ale przecież mamy teraz taką super Kasię w drugiej lidze w Rydzynie i ona też zrobiła sobie kurs na igłę, ale ona powiedziała, ja Kamilowi nigdy igieł nie zrobię, do mnie na klasyczny masażyk. Na nuru? Na nuru nie, na nuru to może nie, ale klasyka, wiesz, to mi się podoba. A pijawki, Muli, zamawia? Na mnie ćwiczył. Panie Wartku, teraz idę do Odry pozbierać to. Na mnie ćwiczył, pijawki ćwiczył na mnie, wiesz, na mnie ćwiczył pijawki i nie pomogło, no. Pijawki nie pomagają? Mi nie pomogło. Na Achillesy. A, na Achillesy. Ale nie ja pomogło. Pamiętam, że jak kosteczka była skręcona, to bardzo pomogły.
No. Tym będę ci przeszkadzał. Wiesz, że wymyśliłem, że wiesz, po niemiecku Gabel to jest widelec chyba. A Gabi to taki dla dzieci. Das Gabi to będzie ci przeszkadza. Czekaj, Gabi, na której społeczności... Chcesz już iść do domu, czy nie? Zmęczony nie, jesteś? Nie. Fajnie jest? Fajnie, jest dobrze. No. Dobra, Matthias Rataj. Najlepszy zawodnik, przeciwko jakiemu grał Gabi w PLK? To jest pytanie, które przygotowałem się i zastanawiałem się nad tym. To jest tak. Michał Ignerski się nazywa ten zawodnik. Przepraszam. Michał Ignerski się nazywa ten zawodnik. I to jest ten Michał Ignerski z Anwilu Włocławek, który rok później był w Sewilli w Hiszpanii. Mhm. A dlaczego tak to wyglądało? No bo dla mnie to była szkoła życia, bo ja ze względu na jakieś warunki fizyczne, czy tam ja miałem chyba 18 albo 19 lat i trener Andrzej zrobił ze mnie takiego sparring partnera dla Igiego. No i na centymetr mi nie odpuścił. Jak próbowałem go zastawić, to przebiegł po mnie, a ja jak oglądałem go, to nie umiałem sobie wyobrazić, jak potrafią wyglądać zawodnicy w NBA. Igi miał 2,6 wzrostu i w szybkim ataku na treningu pod nogą wsadzał. To już był tak i to właśnie mówię, no wszyscy, że to wiesz, Polak, tam może jakiegoś Serba albo Amerykańca, mógłby być w NBA, Amerykańca szukać, ale to był gościu, który poszedł z Włocławka po wakacjach do Hiszpanii i tam grał pierwsze skrzypce. Tak był skuteczny. A gość, który go krył w finale, Masulis, miał średnią 5 punktów, a został MVP tylko dlatego, że udało mu się utrudnić życie Ignerskiemu. Nie? Także bez zastanowienia powiem Michał Ignerski z sezonu w Anwilu Włocławek. Shooter 07. Czy po zakończeniu kariery myślisz, Michał, o trenerce? Niewielu jest takich kumatych w lidze. Brawo. Wiesz, to ja... Kurczę, no to jest największy dylemat, którym się chyba zderzyłem w ten sposób, czy chciałbym, czy przy koszykówce pozostać. No bo ja, wiesz, tam jest nawet takie pytanie, czy my mamy chwilę zwątpienia jako weterani, no nie? No czasami się ma dość tej koszykówki, ale po 2-3 tygodniach ja bez tego nie mogę żyć, wiesz. No nie, to jest całe życie. No, to jest sposób życia. I myślałem o tym, nawet rozmawiałem właśnie z trenerem Stojkowem, z trenerem Widinem, trochę z trenerem Jankowskim o tym, czy może by spróbować w ten sposób. A papiery masz? Nie mam, ale to wiesz, to jest... Kwestia tylko... No wiesz, papiery, no papier... No może... Jak wszystko, jak do wszystkiego trzeba się przygotować, no nie? Okej. Witam, jest szansa na mikrofon dla pana Adama. Mówi w temacie, to trzeba posłuchać. Ty powinieneś sobie zamontować tam taki mikrofonek taki. Co? W przyszłym sezonie. Michał Bajda chyba. Na której społecznościówce spędzasz najwięcej czasu? Na Twitterze, tak. Ale biernie, staram się czytać. Czytasz. Więcej czytam niż odpowiadam. Także, okay. Także nawet nie... Czasami świetnie się bawię, naprawdę. Nie? Gabi. Kariera od 2004 roku. Od 2004 roku jesteś PLK, Anwil, potem Stalowa Wola, Kutno, Turów, Zgorzelec. Powiedz mi, gdzie czułeś taki swój maks? Znaczy, gdzie grasz najlepszą koszykówkę? To gdzie gram najlepszą koszykówkę? Swoją, tak, gdzie się czułeś najmocniejszy, gdzie czułeś największą radość z tego, że grasz. No bo jednak na koniec dnia, wiesz, rola, fajnie, mam rolę w zespole i tak dalej, ale najwięcej... Playoffy, wiesz co, to tutaj znowu trener Winnicki, playoffy w Turowie Zgorzelec, co 3-4 przegraliśmy za Seko. To wtedy był taki pik fizyczny. Mhm. Wiesz, to jak tak przypomnę sobie, jak ja wtedy biegałem z obrońcami linię. Okej, ja tam byłem wolniejszy od obrońców, nie będę się kłamał, ale ja wtedy naprawdę byłem, to był pik fizyczny, a ten zeszły sezon, myślę, że nawet chyba w Śląsku działacze nie spodziewali się, że będę w stanie grać w zespole, który zdobył brązowy medal około 20 minut, więc ten zeszły sezon też był fajny. Jednak, tak? Tak. Bo wiesz, no ja nie jestem w stanie powiedzieć o sobie, że ja będę łowcą punktów, który będzie trzepał dwie dychy. Nawet jak popatrzysz na statystyki, cały czas tak samo jesteś, no nie trzeba się, wiesz, ale rozmawiamy o tym, gdzie ja się czułem najlepiej. Tak, no. Nie? Wiesz, trener Widin coś mówił, ja rozumiałem, wiedziałem, co on do mnie mówi, no nie? Więc czułem się komfortowo. A trener pryczał po polsku, nie? Walczy. Walczy, ale to też szacunek, bo wiesz co, nauczył się 3 miesiące, no nie? A przeklinać to w 2 tygodnie. Tak? Tak. To mu się podobało. No. Słuchaj, ale miałeś też epizody w pierwszej lidze. Mhm.
Śląsku, co zrobiliście awans. I to wtedy Puchar Polski był chyba, tak? Dobrze pamiętam? Nie. Wcześniej. Puchar Polski był rok po awansie. Z trenerem, zaczynał trener Lazić, a potem był trener Chudeusz. Trener Chudeusz. Pozdrawiamy serdecznie, bo trener Chudeusz złoty człowiek. Nie, no to chyba nikt nie wie, czy jest w stanie coś złego powiedzieć na trenera. Też bardzo lubię. Zresztą dwóch trenerów Chudeuszów braci chciałem tu zaprosić. Też tu była kopalnia anegdot pewnie. Oj tak, bo kiedyś to te anegdoty, ja to się śmieję, że miałem takiego trenera na makroregionie, Myrda Zdzisław się nazywał. No. No, no to on mówił, że jakby wydał książkę, to bankiety i parkiety. Tak? Tak. No tak, i rozwody jeszcze. Tak, bankiety i parkiety. A ta pierwsza liga, dlaczego się pojawiała w twoim gdzieś tam życiu koszykarskim? No, tak mnie zaprowadziło, wiesz. No, co tu dużo mówić? No, ja nie uważam się za wybitnego zawodnika, więc jeżeli przyszło mi rywalizować w pierwszej lidze, no to dawałem siebie wszystko w pierwszej lidze. I powiem szczerze, że mi jest trudno w pierwszej lidze. Jeżeli zawodnik schodzi z ekstraklasy do pierwszej ligi, to oczekuje się od niego, wiesz, 20. No, chyba sam wiesz, nie? No tak musiałem zrobić pierwszy sezon. Tak, no, bo to... No, a to nie jest łatwe. Bardzo trudno się grało. No. I przede wszystkim, wiesz, jakby to powiedzieć, ekstraklasa jest bardzo fizyczna. To znaczy, jak tam dostaniesz zasłonę w ekstraklasie i nie spodziewasz się, że dostaniesz tą zasłonę, to masz przeliczone wszystkie kręgi ten. Ale w pierwszej lidze praktycznie nie ma zasłon, bo sędziowie nie pozwalają walczyć na zasłonach, tylko jest dużo biegania. Więc po meczach w pierwszej lidze to się wychodzi tak wyprutym, że... Zwłaszcza, że tak jak my we Wrocławiu mieliśmy tych młodych zawodników, no nie? No to ja po COVID-zie poszedłem na jeden mecz... Z Kłodzkiem? Z Olpolem. Olpolem. No to... Oni przebiegli dwa razy, a ja... Mnie szyja zaczęła boleć. No to po COVID-zie pewnie tak, tak miałeś. No dobra, no ale ten poziom pierwszej ligi jest... wiesz co, nie wiem, bo ja byłem nim chwilę. Wydaje mi się, że to jest fajne miejsce dla chłopaków, żeby się pokazać i gdzieś tam kariera może iść dalej. Dokładnie, wiesz, i tutaj też nie mam zdania, bo rozumiem argumenty ludzi, którzy mówią, żeby spuścić jednego zagranicznego do pierwszej ligi. Rozumiem te argumenty, no bo to podniesie poziom, prawda? Ale z drugiej strony, no tak jak patrzę, że wiesz, są zawodnicy, to co zrobią polskie kluby? No polskie kluby ściągną na jedynkę zawodnika z Ameryki, bo ich jest na pęczki no tak. Mnóstwo. No i gdzie to poszukiwanie polskiej jedynki? Moim zdaniem sytuacja jest taka, jak z tego co rozmawiałem gdzieś tam z trenerami, ta ekstraklasa, jest tyle w niej drużyn, jeszcze masz tyle drużyn w pierwszej lidze, że jest 4-5 wysokich cen, no i mówię o centrach, bo już te pozycje się zacierają, ale i oni są w cenie cały czas, co by się nie działo po prostu. 5 najlepszych bierze, zabiera i nie ma tak naprawdę, trzeba łatać, kombinować. O to chyba tak chodzi, żeby... To tak jest między sezonami, to się jak klocuszki rozstawia, no nie jest, zawodnicy są i tak. A nie uważasz, ja cały czas twierdzę, że jednak ekstraklasa to powinna być elita, że to 12-14 drużyn to jest maks. I to rzeczywiście, i pierwszą ligę byś miał więcej i wtedy może by te problemy gdzieś tam z tymi zawodnikami się... Nie. Nie, bo ja uważam, że najlepszy sposób to jest sposób taki hiszpański, francuski, czeski. No. Grać. Dlatego cieszę się, że w tym roku... Że tyle jest drużyn. To, że jest tyle drużyn, to jest jedna rzecz. Albo inaczej. Okej, 12 zespołów, no nie? Ale kto może gra w pucharze? Okej. Okay. Grać. Zawodnicy mają mieć płacone za granie. No ale, ale zgodzisz się, że często poruszyliśmy, że wielu zawodników schodzi z ekstraklasy do pierwszej ligi też, a są w ekstraklasie ludzie, którzy niekoniecznie prezentują poziom ekstraklasowy. No to tak nad tym się nie zastanawiałem. Po karierze pogadam. To jest, ciągniesz mnie za język, ale to ja tak, no musiałbym, trzeba było mi to wczoraj napisać to pytanie, to bym ci wszystko ładnie... Dobra, jedziemy, pytania z Facebooka. Gabi, wytrzymasz jeszcze? Radka jeszcze nie ma. Nie zobaczymy, bo to Może się boi. Gabi, Tomasz Komosa, w MKS-ie pamiętamy, szacunek na zawsze. Wrócisz kiedyś? Cieszę się, że zagrasz w Eurocupie. Powodzenia. Dziękuję. Jeżeli chodzi o powrót, nie wiem. Tam jest trener Winnicki, więc naprawdę fajny zespół zbudował. Także widzimy się na pierwszym sparingu przedsezonowym z MKS-em. Tomasz Zyskowski. Pytanie do Michała i Kamila. Czy czuliście się kiedyś wypaleni zawodowo, koszykarsko, tak żebyście rzucili ten sport i zajęli się zupełnie czymś innym? No tak, to mówiłem. No ale to jest, wiesz, to z takim czymś się zderzasz chyba non-stop. No jest ciężko czasami, zwłaszcza jeżeli włożyłeś w coś ogrom pracy i to się nie udaje.
jeszcze nie daj Boże, gdzieś zagłębisz się w internet i usłyszysz na swój temat kilka ciekawych... I jeszcze, jak nie płacą albo są zaległości. Tak. Nie mówię, że nie płacą w ogóle, tak. Ale są zaległości, tak. I tak dalej. Tak, no to zaczynasz sobie myśleć, no kurczę, to po co ja wiozę przez całą Polskę tą swoją rodzinę z moim taborem cygańskim? Po to, żeby mi właśnie nie zapłacili, jeszcze wysłuchiwał na swój temat jakichś kilku ciekawych historii, nie? No to są takie momenty. Ja miałem taki okres, przyznam się szczerze, po sezonie w Śląsku Wrocław. Wielkie oczekiwania, życie mnie sprowadziło na ziemię. Prawda jest taka, ja już tu się kiedyś zwierzałem, że zawsze mi pasował z ławeczki, sobie wyszedłem, swoje zrobiłem, a tutaj jednak mi się wydawało, że już jak w Zielonej Górze grasz 10 minut i rzucasz 5 punktów, to jakbyś grał 30, to nagle będzie. To tak nie działa niestety. No nie. I to się przyznaję, że się zakopałem psychicznie w Ostrowie. Początek był też, w ogóle ten sezon był dla mnie dziwny i to miałem taki moment, że nie chciało mi się. Odżyłem w pierwszej lidze. Ale minut potrzebowałem. Potrzebowałem po prostu grania, ja chciałem po prostu grać w koszykówkę, żeby ona mi sprawiała przyjemność. No właśnie, no to pewnie, wiesz, odpowiednie środowisko się pojawiło, wiesz, to no, różnie to. Ale tak jak mówię, no dobra, no pojawia się taki moment, że masz ochotę sobie spakować torbę i pójść sobie stąd, no nie? No ale to jest, wiesz, czasami jest tak, że jak jesteś zmęczony, niewyspany i jeszcze ci coś nie wyszło, no to problemy błahe urastają do nie wiadomo jakiego, wiesz. Powiedz mi, Gabi, a czy ty, ja sobie przypominam, przychodziłem czasami na niektóre treningi, zdarzało się jak na matmę, nieprzygotowany, taki, wiesz, zestresowany masz tak dalej, czujesz takie coś? Nie. Czyli na luzie pełnym. Nie, znaczy, wiesz, no to jest... Nie wiem czemu, z czego to wynikało, ale takie miałem, kurde, znowu, ja, co to będzie, nie, teraz? Nie. Czyli... Było tak wcześniej, ale teraz, wiesz, to teraz, tak jak mówię, no ja gdzieś już chyba to widziałem, no nie? Nawet teraz jest nowy trener, ale on też ma system, który gdzieś kiedyś ktoś miał, wiesz, o co chodzi. To nie są, albo inaczej, 2+2 u niego, no nie? No to są jego tam jakieś zasady, no nie? Nie, ja bardziej mówię o czymś takim, że wiesz, nie wiadomo, jak, co się będzie działo, czy ja zawsze tak, czy będę grał, czy trener nie będzie ryczał i tak dalej. Może beret miałem za bardzo zryty. No właśnie, ale to przez jest... Tych, chyba tak, nie? To jest to, co ja się przez uczyłem. Przez to, co jako młody chłopak przeżyłem w Śląsku, to beret już do dzisiaj zryty. No, ale to jest to, co wiesz, no to jest to, z czym rozmawiamy, kurczę, że co by się nie działo, to przyjdź, daj z siebie wszystko i żebyś mógł powiedzieć sobie, dobra, dałem maksa z siebie. Nie I dobrego agenta jeszcze. Nie starczyło. Agenci. Dobra, Karol Wasiek pyta, to już odpowiedziałeś, ale tak. Odpowiedz Karolowi, pozdrawiam. Michał, jak to jest pracować ze studentami, jak do tego podchodzisz co ci sprawia przyjemność? No właśnie sprawia mi przyjemność to, że kontaktuję się z ludźmi spoza środowiska. Wiesz, to są ludzie, którzy na przykład zajmują się czym innym, ja się od nich uczę. Ja też... nie wiedziałem, co to jest, ty wiedziałeś, ja nie wiedziałem, co to jest League of Legends, teraz już wiem, no. No to coś tam grałem, ale widzisz, ja na przykład, dopóki była koszykówka, mi się wydało, że tylko to się dzieje. Tu poznałem pana Adama i innych mądrzejszych ludzi od siebie. I człowiek jednak jest mądrzejszy. Czyli dokładnie. Trzeba jednak nie zamykać się na to. Tak, ja też tak podchodziłem do studiów, no nie? Mi to bardzo sprawiało frajdę w niedzielę spędzić z ludźmi, którzy zajmują się zupełnie czym innym, wiesz. Piotr Jancarczyk pyta, kto jest pana najlepszym kolegą klubowym? No, kto jest moim najlepszym kolegą klubowym? Z kim w pokoju śpisz? W zeszłym roku spałem z McCallejem. I co, złączył się rano z rodziną, jak chciałeś spać? Nie. On nie, to wiesz, to jest taka... Biali Amerykanie są inni, to właśnie zawodnicy z za wielkiej wody często lubią sobie na przykład właśnie M&M's o czwartej. Odpalić? No nie, ale ten... Albo pojechać sobie... Poczekaj, bo mi się przypomniało. Tam ten chyba... W Jarosławiu to było. Jeremy Chappell się nazywał i wypadły mu M&M'sy na rzutce. A to nie, ale tam była jeszcze inna akcja. Kupił sobie nowe jakieś Air Maxy, słuchaj, nówki i z Jarosławia do Rzeszowa na imprezę pojechał, ale te buty takie, nie, buty miał tak, nowe, Nike, ale założył te takie zielone ze szpitala, ochronki takie, jak to się nazywa. I foliałki założył, wsiadł do pociągu, jechał w tych foliałkach i podobno na imprezie też w tych foliałkach, żeby ich nie zarżnąć był. M&M'sy mu wypadły. Masz jakieś anegdoty jeszcze z obcokrajowcami? Oj kurczę, wiesz co, to musiałbym, to tak ciężko mi strzelić z rękawa, no ale są ciekawe. Czasami dzieją się ciekawe rzeczy, no nie? No. Słyszałem, że w Inowrocławiu był zawodnik w Noteci, który
nie chciał posprzątać pokój i wziął szlaufem, spuścił wszystko i sąsiadka do klubu przyszła, że zalał jej mieszkanie, no nie? Ale to słyszałem. Gabi, rzucamy. 5 prawą, 5 lewą. Kurczę, to jest... Jedziesz. To jest od razu walisz. Możesz sobie ten. O Jezus, i masz mój MacBook, jebiga. Opa, 0-2. Jaki tu jest najgorszy wynik? 0-0. Niszta. To ja jestem w stanie to pobić. Spokojnie. 3? Może mikrofona, żeby ci łokieć, wiesz. Bo dzisiaj, ty, ja chyba, bo dzisiaj cię trener weźmie na, aj mo Gabi, porzucamo trochę. Bo ja zrzucałem. Opa. Brawo, brawo trener, lewa ruka i ma. Tapczan. A to tapczan jest tutaj ten, o, sukcesu. 3. Jeszcze jeden, proszę. Jezu, aż mi, ty, szkiełko mi wypadło. Opa, nie ma. Jeszcze jeden? No dobra, bo się fajnie gadało. No. Opa, no nie udało się. Dobra, teraz Gabi, das Gabi. Taki mały Gabi, tam. Zjesz sobie. O, brawo, z obrońcą lepiej. Na close-aucie, nie? Fik. Poszyb, to już teraz ma. Teraz dziki zachód. Mam to już. Nie ma, ile tam padło? 3 wpadły. Brawo, brawo Gabi. Zaliczone. Michał. Czy pakujesz do kosza na treningach? Tak. Marcin pyta. Tak, ale a tak. Jedna ruka, druga. Tak, ale rzadko. A macie takie drille? Mi się kiedyś teraz... Słuchaj, powiem ci szczerze, no nie, to zawsze i w zeszłym roku to było i w tym roku to samo, że trenerzy zawsze zaczynają tak z dużą energią okres przygotowawczy, a że ja jestem w zespole młodym, no nie, no to tak, bum, leci w zębach obręcz została dziewa, to zaraz za nim Tomczak, bum, Wójcik odbija się z połowy i leci, bum, wsad, no nie, i leci Gabi. I Gabi. I zleja. Karmalon. No nie, i wiesz, i najlepiej jest, ja to tak się śmieję z tego, że wiesz, jest brawo, bum, wsad, bum, brawo, i za chwilę Gabi. A wiesz, że to jest trochę takie przykre, bo jak też chciał człowiek z góry zasadzić, nie? No to i wiesz, no jak... Bo w sercu to byś chciał, bo... Jak tam się zbiorę w sobie dźwigniesz, i nie? Diklofenak podam sobie przed treningiem, to... A ile ketanoli w tygodniu? Odstawiłeś już. To nie, bo mam haluny, ale tam olfen lubię, nie? O, jest Radosław Chyży, brawo. Cześć, Radek, brawo. Ale na razie sobie usiądź, Radziu jest z nami. Jest Radek, się... od ciebie jest Olek, pozdrawiam. Spokojnie, Radziu, Radziu. Zaraz do nas dołączy. Czemu? Radziu, bo jest orędzie, Gabi dostał od Olka. Olek prosił powiedzieć. Zaraz. Radziu, możesz się przebrać, a my sobie jeszcze tu pogadamy. Olek coś prosił, przecież... On już wyrzucił mój telefon. Jaki chuj. Ale tak się... Radziu, przebierz się... Nigdy nie wiesz... Masz gabel. Chcesz zjesz tu dzisiaj, czy w domu? Co mu dałeś dobrego? Mam dla ciebie Regeneru. Ja przeszedłem ten... Diklofenak, bo tak. Ketonalu masz halucynację, to tak. Co bierzesz? A Olfenik. Olfen. A Benga jeszcze służy w tych czasach? Tak? Oczywiście. Benga i lód, podstawa. A Muli ma jakąś tą, teraz jakąś... Ma asystenta Dawida, albo asystenta. Uzupełniają się. Tak? Tak. Muli, kurde, to jest gość. A szkoda, że nie ma asystentki, tak jak WKK. A nie, WKK ale jest... Ale miał Muli swego czasu bardzo współpracę z AWF-em. A widziałem, był jeszcze załapałem się, to tak. Wspaniała współpraca. Starzyści byli. Fajne tak. Była ta maszyna, to pole magnetyczne, ono nigdy... Ono, ludzie przychodzili, a Muli nie podłączył. A brawo, już nie boli. Muli jeszcze ma tą maszynę? Muli musi wymienić aparaturę. Jest Radziu z nami, witamy Radzia. Radziu, czekamy na ciebie. Radziu, Gabi mówi, że tak walczyłeś o pozycję, że tak się z nim witałeś kiedyś. Radek się, to ja mogłem tak... Nigdy się nie witałeś. Ja mogłem tak jak Radek ze mną jak się witał, to jak teraz z Radkiem. To było coś takiego, ej, nie mów, że ty ze wszystkimi się witałeś. Na swojej pozycji nie lubiłem. Na swoich pozycji nigdy, rozumiesz? Z Jankesem walczyłem cały czas jak mogłem, no z każdym. A Gabi, Gabi mnie wkurzał, no bo nigdy nie odpuszczał. Nie odpuszczałem, no. To powiedział teraz, że nie odpuści nikomu teraz. Tak, urwę rękę. Musisz. Radziu, koktajl malinowo-bananowy dla ciebie. I tutaj bananki, tortilla z bananem. A to jest bardzo, już kiedyś jadłem. Wspaniałe. Dobre? No, to jest wspaniałe. Rozumiesz? Można sobie podgrzać. Jak się podgrzejesz minutkę w tym, w piekarniku, 150-180 stopni będzie dobre. Gabi, możesz teraz powiedzieć, co Olek przede wszystkim prosił przekazać, że on już ma wyższe wykształcenie,
skończył na Politechnice, jest inżynierem, słuchaj. Ale? Tak, no tak. Nie ma ale. Nie, jak nie ma ale? Skończył. Nie. Ale miał kozować dwiema rękoma, podobno. Nie, nie robi. Inżynierem jest, ale nie magistrem. No nie, no je, ale to już jest wyższa. A nie, nie. Tyle, czyli nie zaliczasz, tak? Nie, to nie zaliczam. Dobra, to nie zaliczam. A ty, przepraszam, a ty masz wyższe wykształcenie, czy nie? Ja jestem magistrem, tak. Czy jesteś magistrem? No muszę, no bo prowadzę zajęcia. Dobrze, szkole, ale jesteś magistrem, a na przykład zaliczasz Olka, tak, że ma magistra? Tak, tak, tak. No znaczy, tak, no jest inżynierem, wiesz, jest inżynier i później jest magister inżynier. Aha, chyba. No, no ale to dla mnie nie jest magister. Okej, okay, no słuchaj. Gratulacje, chociaż jeden wykształcony w Śląsku Wrocław. Nie, no tak, ale to jest, słuchaj, to jest... Kto jest jeszcze wykształcony? Muli doktorat robi. Dobra, ale zawodników. No, no. Ej, zawodników. Ja nie dałem rady, ja też 3 lata Olek robiłem też nie i przed dał licencjantem nie udało się. Kolędziak studiuje pewnie. Nie wiem, nie wiem. No, okay. Musisz to zweryfikować. Dzisiaj przyjdziesz kapitan. Studiujemy wszyscy tak, teraz. Wszyscy, tak. Nie no, każdy powinien równać do kapitana, nie? No właśnie, no jeszcze ten. Ty Kubę musiała już wysłać do studiów, też skończył i awansował w tym roku do ekstraklasy. No ja wiem, nie, to ale to bardzo jest... był szczęśliwy, nie? Że co, że poszedł? Bardzo, nie, że zagrał Radkowi na nosie. No, czemu? No Radek powiedział, że musiał to już lepiej, niech da sobie spokój z koszykówką, niech w edukację idzie. Słuchają, widzisz? Tak, widzisz? A tak powiedziałem. No, dziękuję. Ale może go to zmotywowało. Widziałeś? Gdzie go poszło zmotywało? Do góry. Powiem ci, w pierwszej lidze każdy głupi potrafi grać. No? Nieprawda, trudne jest. Gabi stwierdził, że trudne tak, jest. Tak, tak. Ale nie chodzi o to, co... Ale Radek, wiesz, Radek jest taki kozak, no nie? A jak się Robert Tomaszek odwinął, to Radek 10, na 10 metrów Mistrzostwo Świata rekord zrobił. Wojciech Rychlewski. Panie Radku, gdyby był odpowiedni poziom basketu w Inowrocławiu, widziałbym pana jako trener. To by był ogień. Ja jestem stworzony do mniejszych miejscowości, się śmieję. Nie, ale z Tomaszkiem to też była ta sama sytuacja, co z Gabim, bo nie lubiliśmy się, ale się polubiliśmy na koniec. To był ciekawy w ogóle eksperyment prezesa Lizaka, bo w jednej drużynie był Radek, Robert Tomaszek i Kuba Dłoniak, także naprawdę to był tak zwany eksperyment społeczny. No, ale ty też byłeś tam wtedy? Tak. Ja... Ale aż siebie nie wziął pod uwagę. No właśnie. Chodziło o to nie Kuba Dłoniak, tylko bardziej no ale gdzie? Ile razem graliście? Rok czasu. Rok. Pierwszej lidze. U trenera Emila Rajkowicza. Nie, my ze sobą jak... z Gabim dłużej. Tak. A o to mi chodzi. A z Radkiem? Radek był w pierwszej lidze, jak ja doszedłem. Później Radek był u trenera Chorzego razem i u trenera Emila 3 lata to Michał Bajda mówić. Pisze, licencjat 3 lata to bakalarz, magister to po 5 dziękuję latach. Dziękuję. Twój kolega. Kolega twój. Ale on nie ma licencjatu, on jest inżynierem. A inżynierem jest to... Ja się nie mówiłem, że on nie ma inżyniera, tylko nie ma magistra. Kolega mój, znajomy z pracy najwyżej, kurczę, Bajda. Znajomy z pracy. Gabi ma magistra, a Olek nie ma magistra. No Kuba ma magistra. Radziu, jeszcze chwilę pomęczymy tę pytankę z Facebooka. Śmiałość. Piotr Chłoń, który klub z Podkarpacia ma największe szanse w przyszłości na awans do koszykarskiej ekstraklasy i utrzymanie się w niej? Wiesz, tak... Sokół Łańcut, ale najlepiej jakby podpięli się pod Rzeszów. Wiesz. A wierzyłeś w tym roku, że... Ja wierzyłem na przykład w tym roku, że byliby w stanie. No, wiesz, bo to jest... Chodzi o to, że oni budują się... Znaczy budują się. No to jest zespół, który istnieje już dwie dekady. I powiedzmy to tak jak... To jest Popowicz tam prowadzi. Tak, Popowicz z pierwszej ligi. 18 lat, nie? Trener Kaszowski, tak. Człowiek legenda. No legenda, no. Tak. I wydaje mi się, że jeżeli oni by podpięli się, na przykład, nie wiem, Rzeszów by chciał to jakoś pomóc, to jest... Rzeszów jest ośrodek, w którym można zrobić, jest miejsce na dużą koszykówkę. A Stolowa Lowa? Kurczę, no to jest, jak tam jest następne pytanie. Czego brakuje mi najbardziej w Ekstraklasie? Kuba Konieczka zadał. To najbardziej brakuje mi trenera Radosława i Stali Stalowa Wola. To już od razu. Wiesz, jaka fajna hala była w Stalowa Wola? Tak. Byłeś kiedyś? Chyba tam z Anwilem Wocławek raz zawitałem. Tak. To zawitałeś? 2009, tak. 2010. Tak. Grałeś wtedy w Stalowej, z Wołkiem, tak? Tak. Nadal ta sama hala jest? Tak. Czerwona taka była w środku. Ale nie, fajnie trybuny są. Nisko są. Nisko, bo to jest hala do koszykówki. Do koszykówki, a reszta hal to co to jest? To pamiętam. Tak. No różne są te hale. Ja kibicowałem Łańcutowi. Myślałem, że może raz właśnie jeżeli chodzi o zespoły z Podkarpacia, to chyba jakby to się po Rzeszów podpięło, to tam jest... Marcin Malherczyk. Pytanie pierwsze. Czy jako rodowity stalowolanin masz rower? Tak. A czemu takie pytanie? Bo miasto rowerów to jest Stalowa Wola. Oho, nie wiem, czy ty wiesz, orientujesz się. Jak huta startuje, bo to wszystko się wzięło z tego, że jak huta o 15 pracownicy wychodzą z huty, no to tam swego czasu, teraz nie, ale 50 tysięcy ludzi na rowerach. Mały Pekin.
Dlatego, dlatego wszyscy ten się śmieją. Ja też lubiłem Tarnów, bo tak samo od trzeciej koniec. To jest przyzakładowo. Tak. Jarosław Zyskowski pyta, jakiej wskazówki udzielił ci trener Jarosław Krysiewicz? Ja, ale to mocne pytanie. No takie to jest, mocne, no. To mocne, jest, pytanie, jest, to mocne to jest, pytanie. To jest właśnie insajderskie. To, jak to bardzo mówił, ciężko dać nie odpowiedzieć. To nie? Mówił ten trener Krysiewicz, mówił tak, Gabi, jak trafiłeś jedną, to potem złap piłkę, pompka. Jak podchodzi, to go mijasz. Jak nie podchodzi, to rzucasz. I to, tak? Jak po... Pompka? Ale to w trakcie meczu, tak? Tak, tak. Stan Fercany pyta, czy znasz Leszka? Nie wiem, to już pomidor. Ja nie wiem. Ale powiem ci szczerze, to też mocno, mocno takie wiesz co... Ja nie wiem o co... Leszka. Stanford, no właśnie. Popraw pytanie. O co chodzi? Adrian Mroczek pyta, jak mówił do ciebie trener Winnicki w Zgorzelcu? Znowu takie, wszystkie cię męczą takie pytania, wiesz co? Bo to są, oni, wiesz, na Instagramie oni się nie czają, bo tu widać, tak, kto tak, napisał. Tak, tak, ale tak. Ale kurczę, wiesz co, no trener Winnicki wszelako się do mnie zwracał. Rzadko miło. Jebał cię na tym. Red, kurwa, Rabi, Red, mocniej, Red. To ta, mi się tak ręce! No, tak było, nie? Ręce do góry! Yeah. Tak? Ale ty też miałeś dobrych trenerów. No dobrze, wiesz, ja, tak, ja miałem trenerów, którzy ciężko pracowali, no nie? Naprawdę, no. Jeszcze coś? Jakoś mówił na ciebie, czy nie? Koniec. Nie mogę powiedzieć. Już i tak się wygadałem z jednym. Cięciala pyta, Gabi, gdzie w Dąbrowie można dobrze zjeść? O, bo to Marcin to jest specjalista od jedzenia, tak. Stąd i czy tam pizza jest taka dobra. Tak? Tak. Zagłoba Andrzej pyta, czy pamiętasz wizytę w Lubaczowie? Jak to się stało, że w ogóle tam zawitałeś? Moje mocne pytanie. Co to jest Lubaczów? Gdzie, wiesz co? Ja nie wiem. Wiesz, ci pytania są bardzo dokładne. Już były o wadze, rozmawialiśmy, ale, słuchaj, to jakby ale, trzeba, to... Radosław jest odwagi specjalista. Tak, no. Myśmy gadali. Ale... Radek, dobrze. Akurat nie właśnie to kolega Lubaczów. Na bombie żeś tam gdzieś pojechał. O, na rowerze to pojechałeś. Pod Lwów, kolego, to tu, rowerem nie. To nie, znaczy, nie. Tu jest Stalowa Wola. Gdzieś. No. W widłach. Stalowa Wola. No, powiem ci szczerze, to musiała być dobra. To musiała być dobra impreza. Słuchaj, Radziu, ja dzisiaj z Gabi mówię, dzisiaj rano wstałem, wypiłem kawkę i mówię, a idzie fajna rozmówka będzie, i tak sobie siedzę, patrzę. No, biedaczysko biega po tej kosynierce, tam wiesz, już tak 5-0. I zaraz ma znowu trening. Ja mówię, a my wrócimy do domu, jutro jakiś grill może, albo coś, wiesz, co chodzi, nie? Że podziwiam cię, że w tym wieku dalej to lubisz. Ale lubisz ból, to jest sadomaso. Bo to, enjoyuję to bardzo, no nie? Ale ja już ci mówiłem, że im jesteś starszy, tym bardziej się cieszysz z tego, tak bo jest. Ci a zostało na przykład rok, dwa grania. Ja cię kręcę na wysokim poziomie, no kto chce starych ludzi na wysokim poziomie? To jest święta prawda. Każdą minutę na parkiecie trzeba docenić. A ja nawet doceniałem, jak siedziałem na przykład na ławce i dopingowałem. Właśnie to, ja mówię to o treningu, no, nie? No bo to granie to już jest, wiesz, to już, jak to mówi trener Uwalin, on wie, gdzie w autobusie się siedzi. Pamiętasz, jak ci opowiadałem, kiedy stwierdziłem, że koniec jest mojej koszykówki? Kiedy Gabi mnie zablokował. Tak, zawsze to radzi mój, no. Tak? On sobie tak w pewnym momencie sobie powiedziałem, że jak mojego dlatego ty byłeś codziennie takim targetem. Gabi, nie może mnie... Ja pamiętam, jak mojego Puchaka zablokował, to stwierdziłem, że już ale wiesz, nie mam żadnego arsenału już. Przyjechałem, słuchaj, do Wrocławia i z wszystkimi, kurczę, cześć, co tam słychać, ten. Podchodzę do pana Radosława, cześć, Radek, co słychać, a tam to, nie? Cześć. Ale ja też to przerobiłem. I na pierwszym treningu jak ten, jak Kojiro z Tsubasy, taki Od razu. No ale słuchaj, Radziu mnie też katował. Zawsze jak graliśmy piczkę, a no mu fiknę bioderkiem, ale to... Ale my graliśmy jeden na jeden, ten Jarkowski od razu zrobił chyba na pierwszym treningu jeden na jeden za wysokich, rozumiesz? To nie było łatwe. Radziu, Mak pyta, czy... Pytanie do trenera Radosława, czy zmienisz swoje nastawienie do nowej drużyny Huberta Pabiana? Wiesz co, jak zacznie Hubert rzucać z jednej nogi, to tak. Okej, okay, no to zobaczymy. Nikt tego nie wie, jak Hubert dobrze rzuca z jednej nogi. To jest niewiarygodne, jaką ma skuteczność. Gabi, zostajesz z nami? Jeszcze chwilę, czy nie? A która godzinka jest, przepraszam? W pół do jest. Chcesz z nami pozwolić trenera Rękiela? To ja posłucham trenera Rękiela i sobie później się ulotnię, dobra? Dobrze. Ale to musicie gadać. Skrzypek WR, nie inżynier, jest odpowiednikiem licencjata.
Nie rozumiem. Aha, chodzi o to, o Olka, że licencjat i inżynier to nie jest... Nie jest to samo. Tak, tak chyba powiedział. Dobra, ale nie jest magistrem. O to mi chodziło, że no nie Olek jest, nie jest magistrem. Nie jest, nie jest. Rozumiesz? Nie jest. Może być inżynierem. Jest inżynierem. Ale jest inżynierem. Gratulacje, że jestem inżynierem. Słuchajcie, my się ja teraz... Nie jestem inżynierem. Ja też nie jestem, jestem youtuberem. Ja też jestem youtuberem. Ale wiesz, co się zastanawiałem? Bo prezes, który tak nazwał, już kolega, ja pochwaliłem się, że prezes nazwał mnie youtuberem, trenerem. Aha. Youtuberem. A kolega, mam wrednego kolegę. Czy mam nazywać tego prezesa dziennikarzem, tym prezesem, czy nie? Czy tylko prezesem? No masz prawo, wszystko. Okay, słuchaj, nazywać możesz tak, jak chcesz chyba. No nie? Też mi się da, ale to jest po prostu, jest to wielka przyszłość przed Gabi. Gabi jest tak. Naprawdę, tylko on się odpali dopiero, jak przestanie grać. Staramy się łączyć pan Adam z Tokio. Zobaczymy, zmiana czasu, dzwoni. Czas. Nie, wideo mają pewnie chłopaki, bo... Halo wóz. Po graniu nabierasz dystansu troszkę do siebie i możesz tak, więcej powiedzieć. Tak, jak tak, grasz, tak. To nie chcesz obrazić niektórych kolegów albo niektórych trenerów. Fajną rzecz powiedział, nie słyszałeś, Kolędziak z Strachinią już za gardła. Już powoli, już tak. Się wzięli. Tak, to ja widzę. Pięknie, tak, muszą. Fajnie, super. Myślałem, że tak będzie. Nie, my razem będziemy, możemy razem grać albo... Wiesz, jak to wygląda? Bo to tak jak siedzi tak ktoś, to może tego nie widzi, nie? Ale jak są na przykład podziałka jest na piątki, i idzie ta piątka z zawodnikami teoretycznie lepszymi i te ze słabszymi. I jak idzie ten jeden do tej słabszej piątki, to ja widzę to, nie? Przechodzi już tam gula, no nie? I za gardełko. I... W każdym zespole jest taki tak. Zawodnik. Jak trafisz go teoretycznie. Ale to nie, słabszy. No to przecież to jest normalne. Chyba o to chodzi, nie? Mówi tak trener Petar, ostatnie 10 treningu, minut treningu, na to jest... Wyjście na nowy trening. To jest przygotowanie na wieczorny trening. Wyjście na nowy trening, wiesz, o co chodzi. Że jak wieczorem będziemy, powiedzmy, robić pick and rolla... To będziesz hard show robił na koniec ale, treningu. Wiesz, nie, ale w formie słuchaj, po prostu ci ja rozumiem. Pokażę. Wieczorem będziemy grali to. I zostawia cię z tym. Ty masz sobie ułożyć wszystkie klocuszki pod tym. Kto wideo będzie robił? Trener Adamek, podejrzewam, trener Petar, no i trener Duszan. Trener tak? Duszan. A on będzie przy tym, przy pierwszej drużynie też? Wiesz co? Home games. Tak. Podejrzewam, że tam też część. Tych. Kurde, to ciekawe wyzwanie będzie, bo to euro, tak naprawdę trzy ligi można powiedzieć. To no ja powiedziałem, trzy ligi, dwa zespoły. 19 meczyków minimum, nie? Tak. W Eurocupie, trochę się nalatasz. Byle z Wrocka bezpośrednio, nie tam wiesz. Ryanerem, jak wpatrzeć mówił w tym. Pamiętaj, że dla doświadczonego zawodnika to jest zbawienie. Mniej treningów, a więcej grania. Tak. Jak masz wyrozumiałą żonę. Co, my sportowcy mamy bardzo wyrozumiałe żony, albo nie mamy ich w ogóle. No to rozwodzi. Radek tak jest bez. Radek nie podpowiadaj, o tak. Licencja, 3 lata inżynier, 3,5 roku magister i inżynier. Tak, 3,5 roku magister i inżynier. Dobrze, 5 lat. Czyli nie jest magistrem. Nie jest, no nie jest, ale to ja nigdy nie. Ale to jest. Ale ja mówiłem o magistrze, że nie ma wyższego wykształcenia, a wyższe wykształcenie się dowiedziałem, że inżynier obawiam, też jest wyższy. Obawiam się, że kręcimy się w kółko tak. Z tym. Wiesz, to nie, tak. O czymś trzeba gadać, słuchajcie. Gabi, słuchaj, jeżeli ty chcesz iść, idź, fajnie się gada, dla mnie możesz zostać. Wiesz co, idę ze względu na swoje tam obowiązki poza tutaj, poza kamerą. Dobrze, no nie? Dobrze. Muszę jeszcze dzisiaj tak pick and rolla. A dzisiaj, właśnie, jakie było wprowadzenie dzisiaj na ten? Dzisiaj idziemy tak, będzie obrona pick and rolla. Dobra odbrana. Hard a tu gadajmy jeszcze chwilę po syrsku. Pryczamy. A jak? A Pricza trener. A słońce, chciałem ci powiedzieć, nie, że twój przebój Słońce Seradża bardzo się przyjął we Wrocławiu. Tak? Nawet grupa zawodników ze Śląska na wczasy pojechała do Chorwacji trenować ten przebój, no nie? A kto był w Chorwacji? A nie mogę powiedzieć. Bożena pewnie był. Proszę? Grupa młodych. Bożena był w tak, Chorwacji. Bożena dobrze to śpiewa, zna wszystkie słowa. Słońce Seradża u twojej oczy ma. Tak. Jovan Persić. Jovan Jebok. A jebok. Jovan. Panie Adamie, co, mamy Tokio? Nie mamy. Na razie nie mamy. Pamiętam, jak Maja mówił, trener w Polfarmie, jak się nazywał? Bogicewicz. Milia Bogicewicz. Błażej, ty masz jogurt u glawy. Begaj diagonalu, jebiga, begaj, Indianac, begaj do końca, do uga. Ja bym powtarzał, że powinien po prostu iść w tym kierunku. Powinien po prostu iść na ten rynek bałkański, rozumiesz? Tak. Strefa Hanasa na przykład. Ale Wojciech to... Michałowicz, jak mówi, ty zawsze musisz ten wątek bałkański wdrożyć, a potem pyta, a może to, a może tam. A glawa, lubisz, ty lubisz. A było ten? A było glawa tylko za fryzuru? Nie. Glawa tylko za fryzuru, no. Kto tak gadał? Z Mago Sagadin gadał do mojego kolegi współlokatora Kamila Michalskiego.
Michalskiego. Mówi: Michalski, you got glava only za fryzuru i you think only about potatoes, rice, what to eat. Think sometimes about basketball. Ale wiecie, co jest świetnie, co jest bałkańskie, bo ja też miałem Pepsi Bożysza na początku i on strasznie nie lubił dwóch zawodników i strasznie się z nich nabijał właśnie no. takimi tekstami. Ty to lubisz zjeść na przykład, no. to było ulubione. Do, ja glawa nie tylko za fryzurę. Kura co kurcu. A to, to jest. Nie, no to nie będziemy... Ej, kura. Szmrdi, jajmo, szmrdi. Jebesz mene. Jebesz mene, jebę, ja jebę tebe. Ty si normal? To jest Jadra Krajkowicz. Ty si normal? Yes, coach, I'm normal. When I tell you are normal, you are normal. When I tell you are not, you are not. To do Mulego powiedział. A ty chyży to, no, ty si normal? Ty si normal, ten twój friend chyży. Ja lubię ten język. Naprawdę, oni są tacy fajni. Tak jest, ty si normal? Fajnie się z nimi gra. Bardzo, bardzo lubię, ale... Alo, Indianac. Almo ja sztapriżasz, debegiesz. Radisz, Indianac. Co mam tu? Radziu, co sądzisz o transferze Olejniczaka do Francji? Idealnie, drewno do drewna. Idealnie. Poważnie mówisz tak? No, nie jesteś fanem Olejniczaka. Nie jestem fanem, ale idealnie wybrał ligę. Ligę trzeba wybierać do swoich umiejętności. Ja ale może się sprawa. Oczywiście. No, ja jestem jak najbardziej na tak. Ja także jestem na tak. On nie jest kinezyjny, a wiesz co, a tam go polubią. On ma zrobić pick and roll, z góry dać. No to super. Będziemy obserwować na pewno. I dobry zespół. Ej, dobry zespół trafia naprawdę taki z tradycją. Xeres 10-20. Pytanie do Michała o wspomnienie o prezesie Pyszniaku. Czy byłeś kiedyś blisko siarki? Miałem zapytanie. Prezes Pyszniak, bardzo ciekawa osoba. Super negocjacje kontraktowe są. Bo opowiedz, bo negocjowaliście? Znaczy, negocjowaliśmy. No, ja dostałem ofertę od prezesa Pyszniaka, no to tam były jakieś pieniążki, no i mówi tak, że jeszcze dodatkowo możesz dostać u nas obiady w barze Zbych. I mówi, ty jesteś ze Stalowej Woli, to nie będziemy ci mieszkania kupować, tylko byś u nas dostał... I tak słyszę, że liczy w głowie, nie? I byś dostał u nas 40 litrów ropy. Poważnie. 40 litrów ropy miesięcznie. I liczy, wiesz? Ja mówię... Nie ma między wami tam Stalowa Wola, Tarnobrzeg, jakiś taki niesnasek? Oczywiście, kurczę, no jak nie wolno... Nie wolno się wymieniać, nie? Aha, nie wolno. Nie wolno? Nie wolno, to jest, wiesz, święta wojna. Nie wolno. A Gabi, a twojej idole kiedyś miałeś? Idole kiedyś? No. No, to tutaj chyba trzeba powiedzieć, że miałem, taki był pan Roman Prawica się nazywał. Ło, kurde. Ale tak, i to, wiesz, bo teraz przez tydzień czasu Kuba Karolak ze mną mieszkał. I miałem okazję tatę spotkać. Na Twitterze aktywny, bardzo. Nie, i tatę miałem, wiesz, okazję spotkać i ja mówię do Kuby Karolaka, wiesz. Grzechowiak, Gołąb, Prawica, Kostner, Redmond, Karolak, Derwisz. Mówię i Michał Gabiński na szczocie. Lat 7, wiesz, wycieranie parkietu. I to był, tak było. A pamiętasz, że później przyszedł do Stalowej Woli trener Służałek i ja podawałem, pamiętam, po treningu zawsze do Justka Węglorza. A, jeszcze Justka. Kozłem mi podawał! A wiesz, jaka to była dobra ekipa? A pamiętasz, że Prawica przed rzutem skrzykały, to on właśnie rzucił to za trzy. Tak, no Roman. Zobacz, jak mało by brakowało, że to o Prawicy by się mówiło, bo ten rzut był tak ciężki, bo ludzie zapominają, że Prawica był nie do zablokowania rzut. Bo on rzucał, jak Van Dijk prawie walił. To był niewiarygodny rzut. I to było tak, że jeszcze jak Romek kończył grać i w Stalowej Woli była pierwsza liga, Romek był MVP pierwszej ligi, to w wakacje ja zjeżdżałem i kurczę, to dawaj na niego, wiesz... Próbowałem jeszcze się odgryźć, a to pan Roman. Ale to ekipa była Justyn Węglosz, ale teraz tematy rozpocząłeś. No, ej, to była taka ekipa, ty, Derwisz, Dominik Derwisz, gwiazd pokoń. Amerykanów tych, co wymieniłeś. No, i okazało się, mi Kuba powiedział, że pan Piotr pojechał do Redmonda na wesele do Ameryki. Ja mam patrzeć tu, panie Adamie? O, na żywo jesteś, na żywo, jesteś? Nie, Rudy, to widać, że jest od razu. Mamy... Cześć Piotrek. Siema. Słuchaj, no jesteście tuż przed pierwszym meczem. Powiedz mi, jakie klimaty was są w tym momencie? No już jest pełna koncentracja. Właśnie oglądaliśmy ostatni raz Łotyszy. Przypomnieliśmy wszystkie nasze założenia, jakie mamy na ten mecz. No i
idziemy się wyspać, zregenerować. Rano wstajemy i wygrywamy pierwszy mecz. No to zauważyłem w tobie i to mi się podoba, bo ja zawsze byłem taki, nie, spokojnie, to mi się podoba, że idziesz po swoje, pierwszy mecz wygrywamy. Powiedz mi, jakie warunki są w tej wiosce, w hotelu można powiedzieć, tak? To wioska, hotel, jak to nazwać? Powiem szczerze, że nie nazwałbym tego hotelem, możecie zresztą zobaczyć, jak wygląda. Pokaż, co tu się dzieje. Pokój. Każdy jest w pokoju dwuosobowym. Mike śpi? Łóżka są kartonowe. Wytrzymują do 200 kg, więc jakieś tam brednie o tym, że stworzone są po to, żeby tutaj ludzie nie uprawiali seksu, to na pewno jest nieprawda. Bo jak wiemy, 200 kg. No, to nie przesadzaj, nie przesadzaj. Jak byś miał partnerkę 110, a ty 110, to nie wytrzymałoby. No ja takich nie gustuję, nie wiem jak cię. To tak jak kiedyś Martin na dywanie po ACL-u robił, potem znowu musiał naprawiać, wiesz, przyostrzył. Dobra, ale to nie o tym, radził, bo znowu nie wypuściłeś jakieś klimaty. Coś cię zaskoczyło, Piotrek, w organizacji tej wioski, bo bardziej chcę insajderską taką wiadomość dostać. No, nie wiedzieliśmy, jak będzie wyglądała siłownia, ale jest naprawdę wielka. Trenuje tam jednocześnie wielu sportowców. Trenerzy też chodzą i mogą sobie poćwiczyć. Wczoraj pierwszy raz była taka sytuacja, że trenerzy mieli zakaz wstępu, bo po prostu za dużo osób jednocześnie było na siłowni. Przyjechały już, no dzisiaj jest pierwszy dzień, czyli w tym momencie trwa wielka ceremonia otwarcia. My, jak widzicie, jesteśmy tutaj w hotelu i odpoczywamy przed dzisiejszym meczem, tym bardziej, że wiemy, że Łotysze poszli na tą ceremonię, także 5 godzin w nogach, no zawsze to będzie jakby dla nas dodatkowy, no będzie nam troszeczkę łatwiej, okay. Tak? Jeżeli będziemy bardziej wypoczęci niż oni. Co jeszcze nas zaskoczyło? No chyba nic. Mnie zaskoczyło to, że nie ma mydła w łazience, tak? I musiałem pożyczać od kolegów. A wy możecie wychodzić w ogóle z tego miejsca, czy nie? Tak, cały czas możemy wychodzić, tylko oczywiście maseczki, akredytacja na szyję i możemy po całej wiosce się swobodnie poruszać. Nie ma z tym żadnego problemu. Nie możemy wyjść poza wioskę, tam jest, jeżeli trenujemy, akurat mieliśmy 2 czy 3 treningi na hali sportowej, więc tam nas dowożą na miejsce i możemy przejść tylko jakby z drzwi autokaru do miejsca, do środka. I tak samo było, jak byliśmy na tym głównym korcie, byliśmy tam w środę, to też wszystko było tak pilnowane, żeby nikt nie mógł z nami, nikt nie mógł z nami z zewnątrz jakby mieć kontaktu. Raz nam się udało tylko z TVP Sport zrobić wywiad, także tam pozwolili akurat Japończycy na jedno takie widzenie. Okej, okay, czyli dostęp jakby do innych polskich olimpijczyków, czy nawet zawodników z NBA jest, jakbyście chcieli, gdzieś tam się możecie minąć, tak? Tak, nawet na stołówce. No, siedziała cała reprezentacja Hiszpanii, widzieliśmy też nasi siatkarze polscy, kto go tam jeszcze widzieliśmy, Hadadin, Yao Ming, także tu właśnie Yao Ming mnie zdziwił, że tutaj przyjechał, okazuje się, że może zagra. Ma go myślę, że to jakby byłby wzmocnieniem dla tej drużyny, bo jak zobaczyłem tych chłopaków, to są szczupli, smukli i... On był z nich największy. Tak? Nie kurciło was to otwarcie, że to się tak szkoda na przykład, żeby sobie nie pójść tam i nie wiem, to jest przeżycie na całe życie? Nie kurciło tak? Czy to taka oczywiście, wasza decyzja była? Oczywiście, że kurciło. Jeżeli chodzi o chłopaków, oni mogli pójść. My jako sztab trenerski dla całej polskiej jakby reprezentacji, czyli dla wszystkich dyscyplin, było tylko 5 miejsc, więc były one do losowania. Aha, także czyli ty nie mogłeś iść. Tak. No, Paweł Pawłowski stwierdził, że no, wiedzieliśmy o tym, że on jak tam pójdzie, no to na pewno będzie zmęczony i te nogi nie będą funkcjonowały tak, jak powinny. Więc no, są dla nas ważniejsze jakby mecze. No, przyjechaliśmy tutaj po złoty medal, a nie oglądać, jak ludzie tańczą na płycie głównej. Możemy to też oglądać na dole z innymi zawodnikami, którzy jutro startują. Także no, atmosfera jest fajna, poszliśmy na zewnątrz, ubraliśmy się też w te... przygotowane sety od 4F, w których mieliśmy iść na ceremonię otwarcia, porobiliśmy sobie zdjęcie i zrobiliśmy swoją jakby ceremonię. No wiadomo, że to zawsze jest smutno, no ale odwiedzimy ten stadion, mam nadzieję, 28 lipca, gdzie będziemy odbierać złoty medal. 4:30, kurde, trzymamy kciuki, bo naprawdę to jest realna szansa. 4:35 Łotwa, potem Japonia. Tak kibico możesz powiedzieć pokrótce, jakie to są style gry tych dwóch drużyn?
na pewno Łotysze to są drużyna, która lubi rzucać za dwa punkty. Mają bardzo podobny styl do nas, tak? Mamy dwóch zawodników, którzy grają dużo więcej z piłką. U nich jest jeden bardzo dobry strzelec, Krumins, i czwarty zawodnik, Czawars, który dzisiaj niesie w ogóle flagę całej Federacji Łotewskiej. Także jeszcze będzie bardziej zmęczony niż pozostali. Idzie ze sztandarem. No i to jest zawodnik, który jest takim typowym walczakiem, który stawia zasłony, walczy o zbiórki, ale też potrafi rzucić. Okej. Okay. My się bardzo cieszymy, że gramy z Łotyszami pierwszy mecz. No, lubimy z nimi grać. No wiemy, właśnie, jakie mamy przewagi przeciwko nim. Jesteśmy lepszymi zawodnikami koszykarsko, więc to jest nasza przewaga. Piotrek, zmiana czasu już ten? Już chciałeś coś zapytać? To zaraz. Zmiana czasu już zaaklimatyzowani jesteście? Wydaje mi się, że tak. No, każdy to odczuwa inaczej, no ale widzę, że chłopaki spokojnie chodzą spać o normalnych porach. Wstajemy na treningu wyglądamy normalnie. Żadnik nie miał problemu żadnych żołądkowych, ani problemu ze snem. Może się pojawiło pierwszego, drugiego dnia, ale teraz już jesteśmy skupieni na tym, żeby jutro rozpocząć rywalizację. Pełni zaaklimatyzowani. A jak z terminarzem? Bo wygracie w pierwszych trzech meczach z dwoma najlepszymi zespołami, tak według, no, powiedzmy to. Czy wam to pasuje, czy wolelibyście na przykład na koniec grać z tymi najlepszymi zespołami? Bo wiemy, jaki jest system kwalifikacji dalej. Myślę, że to nie ma znaczenia, w którym momencie się z nimi spotkamy. Im wcześniej, tym chyba lepiej, bo mamy więcej jakby sił. Im turniej będzie dłuższy, tym wszystkie drużyny będą to czuły w nogach. I no do tego zmierzam, nie? Do tego zmierzam. Ta po prostu... No, my wolimy grać jakby z lepszymi przeciwnikami na początku. Rozumiem. Piotrek, pytanko takie insajderskie. A co się dzieje, jakby bardzo wiało? Jakaś taktyczka się zmienia, bo to coś pod koszyk trzeba grać? Jak to wygląda? Bo to jest przestrzeń jest otwarta, tak? Jest otwarta, znaczy nie do końca jest otwarta. Tak jak wcześniej mówiłem w wywiadzie, to był inny obiekt, był to obiekt tenisowy. Ten obiekt nasz jest kawałek dalej i jest całkowicie jakby zamknięty. Jeżeli by wiało, no było widać, jak wiało na eliminacjach Mistrzostw Europy. No, graliśmy dużo wszystko, właśnie pick and roll, graliśmy dużo pod kosz, dużo wjazdów, także nie zawsze opieramy tą naszą grę na rzutach za dwa. No, wiadomo, że to jest nasza największa broń. Słuchaj, trzymamy kciuki, nie będziemy gitary zawracać. Ja wstaję rano, budziczek ustawisz sobie? No, warto chyba. To jest w ogóle fajne, bo to będzie trwało chwilę, można obejrzeć i spać dalej, nie? Nie tak jak NBA, 3 godziny dusisz i... Warto. Atakuje mnie to z tyłu. Sobie. Mike pewnie jest, weź, kto to, Mike? Albo ja. Yao Ming. albo Yao Ming przyszedł. Nie mam tutaj... My akurat mieszkamy z wieszlarzami, także chyba kogoś tutaj zamknęli. Aha, dobra. Piotrek, nie zawracam gitary, pozdrów chłopaków i powodzonka jutro. Trzymajcie się, dzięki za rozmowę. Dziękuję. Mogę jeszcze tylko jedną rzecz? Jasne. Jeden z moich przyjaciół ma dzisiaj urodziny, więc Kasper, chciałem ci złożyć najserdeczniejsze życzenia, żebyś nam rósł do 100 lat. 100. Panie Adamie, puść pan 100 lat teraz tam z YouTube'a. Życzymy wszystkiego. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie, Maciej. Pozdrawiam, oglądajcie nas. Będziemy na pewno. Gabi, jesteśmy dalej live? Gabi, idź na trening, chłopie. No, dziękuję, bo jeszcze trzeba wsmarować. Wieczorem sobie obejrzysz, zobaczymy, chłopaki pewnie też nie spali przez siebie, oglądali, no ja co gadasz. Sam jestem ciekaw, tam zaraz mi się telefon zapali, jak włączę. akcent Gabi. Gabi, super było, fajnie się gadało, może przyjdziesz kiedyś jako ekspert. No to słuchaj. Bo jest. Ale muszą cię wyrzucić, albo musisz kontrakt skończyć. Nie życz mu źle. Nie, życzę mu jak najlepiej, on widzę poukładane, wszystko ma fajnie do tego podchodzi. Myśmy zawsze gadali. Jako konsultant koszykówki bałkańskiej. To... O, tak, brawo. Uczoszku, cześć. Możesz śmigać. Od pick and rolla. Kabel, okej, dzięki. Kabel. Radek, tam? Jest Radziu, możecie zadawać pytania Radziowi. Radziu, 3-3, jeszcze skończę tak, że 5 najszybszych osób, które dobrze wytypują dwa mecze Polaków w Tokio 24 lipca, otrzyma 20 zł od Ewinera. Polska Łotwa 4:35 i Japonia Polska 12:05. Zachęcamy do typowania. Ten bijkę zaczniemy, czy 3-3? Jedziemy, myślę, że 3-3 nie będziemy ten, bo tu już trochę gadamy, nie?
3x3 zostawimy sobie, chyba że coś też powiedzieć, bo sobie widzę, że notatki zrobiłeś spore. No już przygotowuję się, mimo tego, że wyglądam na youtubera, to się przygotuję. No to dawaj, radzie jeszcze o 3x3, co zanotowałeś? Najfajniejsza rzecz, chodzi o wiek, bo pamiętasz jak z Mrokiem byliśmy, nie? To Mroko powiedział, że właśnie te zespoły najczęściej są bardzo doświadczone, bo jednak granie 3x3 polega na czytaniu gry. Pamiętasz, to nie jest takie łatwe dla młodych zawodników, żeby wiedzieli, kiedy jest zmiana, jaka obrona. Rozumiesz, wydaje się, że to jest łatwiejsza gra, ale potrzebujesz doświadczonych zawodników. I co mamy na przykład? W Serbii mamy zawodników inaczej. Rozpoczę tak, że polski zespół jest najstarszym zespołem na igrzyskach. Jeżeli chodzi o to, 39, 38, 34, 31. Rozumiesz, widać, że oni długo ze sobą grają i fajnie ze sobą właśnie prezentują te rzeczy takie, wiesz, jak rzuty, jak handoffy, jak na przykład pick and roll. To jest moment na medal, szczerze. Jedyny, moim zdaniem. Prawda? To jest ta szansa. Ta szansa. I wiesz, co jest najśmieszniejsze? A najmłodszym zespołem jest zespół chiński, który ma 25, 25, 23... I Yao Ming jeszcze, bo powiedział. I 22. Jakby Yao Ming to 40, chyba 41 nie było, nie? I zobacz, i później masz rosyjski, to mi się najbardziej podoba, rosyjski komitet olimpijski. Tak samo, 24, 24, 24, 26. I widzimy, że zespół serbski tak samo jest bardzo doświadczony. Zespołem 35, 33, 29, 28 i łotewski 35, 34, 30, 27. Jak trener właśnie fajnie wspomniał, że my gramy bardziej na rzucie. Jak sobie poobserwowałem sobie te zespoły, nie? To tak patrzysz, że na moje Polska jest na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o ten poziom gry, kulturę gry i reszta zespołów gra, może im coś wpaść, mogą coś zagrać, ale jaką przyjemność po prostu ogląda się polski zespół na ostatnich na przykład eliminacjach czy mistrzostwach, jak przyjemnie się ogląda zespół łotewski. Dlatego gorąco polecam, żeby wstać. Bo mówię, te inne zespoły, to chciałbym o jednym zawodniku powiedzieć z Japonii, dlatego że sobie wynotowałem coś takiego, że Finezja. Nadal cię namawiam, żebyś zagrał sobie 3x3 poważniej. Dlaczego? Dlatego, że idealnie, jeżeli chodzi o size, pasujesz. I chodzi o to, o te twoje rzuty pasujesz. Sytuacyjne. Rozumiesz, bo tam jest tak obrona zrobiona, że sędzia ci nie zagwizdże faulu, nie? Czyli musisz wszystkie fadeawaye z jednej nogi, z prawej nogi, z lewej nogi, prawą ręką, rozumiesz, obrót, wiesz co, zamkniętymi oczami, wszystkie te rzeczy. Wiesz co mi się spodobało, jak sobie obejrzałem, tak sobie wieczorem siadłem, mówię, a sobie obejrzę te 3x3, nie? Wiesz co mi się podobało? Że o tym zawsze marzyłem, żeby taka koszykówka była. Taka finezyjna i taka z polotem, wiesz? Do czego zmierzam? Zmierzam do najlepszego zawodnika świata albo z serbskiego najlepszego... Bulut. Rozumiesz? Polecam ci, co jeszcze nie znają Duszana. 10-minutowy zlepek na YouTube jego po prostu najlepszych akcji. To jest esencja koszykówki, którą ja się zakochałem. Kiedyś koszykówka polegała na tym, że zawodnicy próbowali ciebie, przeciwnika, pokazać coś takiego fajnego, co ty nie zrobisz, nie? Tim Hardaway, rozumiesz, crossover. Zwycięstwo było ważne, ale najważniejsze było, że ja jestem od ciebie lepszy, rozumiesz? Ja cię na przykład ośmieszyłem, w cudzysłowie. Teraz na przykład jak cię ośmieszę, to każdy mówi, nie wolno, bo pójdziesz do psychologa albo do psychiatry, rozumiesz, będziesz jakiś... No. A kiedyś to było normalne. I zobacz, to co on zrobił, znasz zwód tego, jak on się nazywa, nie Stojakowicza, Petrowicza, nie, Dziordziewicza. Nie pamiętam. Rozumiesz, dajesz sobie lewą ręką do przodu po lewej stronie i zagarniasz prawą ręką. A on to zrobił między nogami jeszcze obrońcy. Spanulis to robi, ale pod nogą to nie. Nie, to jest... Rzucasz sobie tak piłeczkę do przodu, żeby on podszedł i zagarniasz prawą ręką. Ja się tego uczyłem. To był... Petrowicz, ja cię kręcę. To był gość, który Fortitudo grał. Ale zaraz sobie przypomnę. I zobacz, jak popatrzyłem na Duszana, to mi się przypomniało, dlaczego zacząłem grać w kosza. Jak na przykład obejrzysz Polskę, Serbię i Łotwę, to zobaczysz, zakochasz się w koszykówce ponownie. To się fajnie ogląda. Bo chodzi o to, ale o to chodzi, żebym ja pokazał... Że jestem lepszy. Ale swoimi umiejętnościami, rozumiesz? Ja muszę, nie chcę używać słowa ośmieszyć ciebie. To taki trochę, można powiedzieć, poniekąd indywidualny. Ale dobra, tylko chodzi na to, koszykówka tak polegała, rozumiesz? Ty grałeś przeciwko Szlachtowiczowi, przeciwko tam innych gości, ty chciałeś jeden na jeden. Teraz na przykład jeden na jeden nie gramy, gość przegra, rozumiesz? Bo będę stał w kornerze, rozumiesz? I tak, ale nie, chodzi o to, że...
Bodiroga, przepraszam, to był Bodiroga. Bodiroga, zapomniałem. O nie, Petrowicz. Bodiroga robił. On był wysoki, dawał sobie do przodu i prawą ręką zagarniał. I to był jego zwód. Po prostu niewiarygodnie, jak to robił. Zrobić to na meczu. Nigdy tego na meczu nie zrobił. Na treningu to zrobiłem, ale... I zobacz, jak sobie to oglądałem, to mówię, Serbia, podania za plecami. Penny Hardaway. Ja byłem zakochany w Penny Hardaway. Wysoki rozgrywający. Taki pas. Taki pas to było normalne. Mirosław Opatka najlepiej. A wiesz, co zrobili trenerzy bałkańscy albo polscy, którzy się uczyli od nich? Nie wolno takich pasów dawać. Indianac. W cyrku jesteś? O, tak mi mówiono, że jestem w cyrku. A ja lubiłem te pasy. Jak poszedłem do szkoły, grać na przykład w szkole albo na boisko, to my takie pasy. No, wynik był ważny, ale też jak wygrałeś. A nie, wygrałeś po prostu, bo wygrałem. Ej, super, jestem najlepszy, a wygrałem toporną koszykówką. I ludzie właśnie nie rozumieją mnie, o co mi chodzi. Mi chodzi o to, żeby, okej, wygrać, ale jakbym ja miał wygrać toporną koszykówką, to wolę nie wygrać. Ja wolę, że coś masz. I zespół serbski, czy zespół polski, czy zespół łotewski pokazuje mi właśnie coś takiego, wiesz, ten majstersztyk, rozumiesz? A bardzo rzadko w koszykówce 5 na 5 ci pokazuje, że zawodnicy na przykład mówią, o nie, ja będę robił na przykład hard show, a w ataku podam tu, nie, na przykład, nigdy widziałeś na przykład, żeby ktoś pod nogą podał? No zobacz. Łączka stara się czasami. Stara się, ale pod nogą, ale nie pod nogą przeciwnika, tak? No pod swoimi też pod nogą. Ale nie, mi chodzi podam. O to przeciwnika, no. Rozumiesz? Niektórzy próbują. Ale bardzo rzadko ręki. Się boisz. I mi się podoba, że ci zawodnicy 3x3 pokazują jaja. Albo z jednej nogi. Zobacz, z jednej nogi rzut NBA, wejdziemy do NBA. NBA pokazało, że na końcu już jest najlepsza obrona z możliwych. To tylko jednej nogi. Albo stepback jakiś. Rozumiesz? I 3x3 ci to pokazują. Dlatego trzeba to trenować. A kiedyś trenerzy mówili, z jednej nogi, cyrkus, nie, jak to mówi, co to jest, rozumiesz? No, takie wiesz, pan. Pamiętasz, jak rzuciłeś pierwszy raz na przykład z jednej nogi, ludzie popatrzyli, jak można z jednej nogi, no to jest jedna lewa noga i jest prawa noga. Można wyskoczyć z jednej nogi, z dwóch. Ty powiedziałeś, że ćwiczony rzut to dobry rzut. Każdy rzut jest ćwiczony i to Doncic pokazał. Tylko mi chodzi o to, że jak ludzie zobaczą sobie chwilę tych Serbii, no. To po prostu to jest znakomita, to jest 10 minut, gdzie sobie oglądasz i mówisz, podanie za plecami kozłem. Tutaj mam, to jest Gabiego. Ja tutaj mam wodę, mam. I ja sobie przypomniałem i polecam, żeby zobaczyć, po te trzy zespoły, Serbia, Łotwa i Polska, moim zdaniem są na wyższym poziomie jako organizacje i to jak oni grają. Wiesz, co mi się podoba w koszykówce 3x3? Że koszykówkę 5x5 technokraci opanowali. Trenerzy, którzy mówią, tak ma być, ale brakuje finezji. Brakuje finezji w 5x5, dlatego że... Dużo rzeczy musi ci się nie udać, żebyś zagrać finezyjnie. No to z jednej nogi musi się kilka razy przewrócić, tak. Żeby zagrać. Ale kibice chcą oglądać coś, co kibic nie może zrobić. Dlatego wspomniałem o tych trzech zespołach i jeszcze o jednym zawodniku chciałem powiedzieć. Nazywa się to moja Ochia, Japończyk. Jak ja na niego patrzę, to ja mówię, 5x5 goś by sobie nie poradził. Ale jakbyś zobaczył jego, nie że finezję, ale jego bezczelność. Bo chodzi o to, że koszykówka 3x3 pokazuje ci bezczelność. Rozumiesz? Mamy też potrzebne. Ale dobrze, rzucić z ręką i trafić. Rozumiesz, gość po prostu jest gwiazdą japońskiej koszykówki 3x3. Oni też mają naturalizowanego. Ale mi chodzi o to, że to moja pokazuje mi na przykład, idzie cały czas na lewą rękę, popatrz sobie na to, w jaki sposób on na przykład gra. Zobaczysz, nie ma jakichś wielkich umiejętności, bo nie widziałem, żeby na prawą rękę, ale zobaczysz jego rzuty. Na przykład, zobacz, to jest do kibiców. Kiedy gość taki pójdzie do kibica i powie na przykład, ja jestem najlepszy, zaraz zobaczysz, jak na przykład sobie. Jeszcze nie ma, lewa ręka? Ale nie ma jeszcze dobrze ułożonej tej ręki. Ale zobacz, jak gra na przykład, wiesz co? Ja cię kręcę. To piękne będą, naprawdę. Ale to oglądasz. Popatrzysz, cały czas się... Coś nam tutaj... Nie, no dobra. Ale cały czas się dobrze... Czyli on. Cały czas się dobrze bawi, ale zobacz, po rzucie, celebruje rzut, że trafiony, rozumiesz? Zawodnik musi żyć z kibicami, rozumiesz? A nie zawodnik ma robot, niczego nie mówię, niczego nie robię, rozumiesz? Mam robić tylko statystyki albo sety. Strasznie mi się to podoba, namawiam. Stajemy. Dlatego pytałem trenera o ten terminarz, bo strasznie ciężko. Ja tak sobie policzyłem, że to jest tak, sobota 2 mecze, niedziela 2 mecze, poniedziałek 2 mecze, wtorek 1 mecz i pamiętamy, że system jest taki, pierwszy i drugi z jednej grupy w półfinale, a 3, 6, 4, 5 grają
grają. 7-8 odpada. Dlatego pytałem, czy bardziej będziesz bronił, bo to jest bardzo ciężki na zespół doświadczony, taki jak my, najstarszy, to jest fizycznie ogarnąć. To jest tak, czy wolisz na przykład pilnować... Trzeba to zrobić od razu, nie? No właśnie, i teraz jest pytanie, czy pilnujesz tego, że wszystko dajesz i potem masz dzień odpoczynku? Wyjaśni się po pierwszym dniu. Dlatego wspomniałem, że oni w trzech meczach pierwszych grają na przykład z najlepszymi. I się wyjaśni to na początku. Czy na przykład pilnujemy trzeciego, szóstego, czwartego, piątego miejsca, czy na przykład mamy szansę na pierwsze miejsce. Bo jak przegramy z Łotyszami, to już wtedy pierwsze, drugie miejsce idzie daleko. Dlatego, że Serbowie naprawdę trzeba się wznieść na wyżyny, zobaczyć jak... zrozumieć, trzeba zobaczyć Serbów, żeby zrozumieć, jak oni grają. To są zawodnicy, którzy grają bardzo długo ze sobą, stworzeni do gry. I charaktery wiemy, jakie bałkańskie są, nie? I size. To jest niewiarygodne. Nasi są troszkę niżsi od nich, ale oni mają wszystkich zawodników po 1,97 m. Nie, chyba tak. Dobrze, czy Duszan ma 1,92 m. A, jeszcze mała ciekawostka dla kibiców, którzy mniej się troszkę interesują. Duszan został wybrany do Big Three. Do amerykańskiej ligi. Tam trafiają, nie wiem, czy sobie... No był przecież, Quintel Woods tam trafił. Nie, jest. Dwóch zawodników gra. Quintel Woods gra nadal, bo Liga Big Three rozpoczęła na przykład tydzień temu rozpoczęła swoje rozgrywki. Grają tam byli zawodnicy i on jako jedyny Europejczyk jest. Czyli jako on został zaproszony albo wybrany, bo tam taki draft był. On został jako jedyny zawodnik, nie mówię, że biały, po biały jeszcze jest Scalabrini i House, Spencer House jest taki zawodnik, ale chodzi o to, że tam grają największe na przykład jakby gwiazdy. Zaproszony. No to jest świadczenie. Został wybrany czy zaproszony, nie wiem, ale to jest wielki, bo on już chciał w 2017 grać w tej lidze, tylko Komitet Olimpijski powiedział, że jak tam będzie grał, to nie będzie mógł grać w igrzyskach. I po igrzyskach, jak się zakończą, on tam jedzie. Dla wielu chłopaków będzie ogromna szansa pokazać się na tych turnieju. Słyszałem opinię, nie wiem, czy dobrze słyszałem, trenera Noculaka powiedział, że Przemek Zamojski to może być jeden z najlepszych zawodników obecnie na świecie w 3x3. Ja uważam, że ta decyzja na przykład Przemka była fajna, bo mi się podobała. Dlaczego? Dlatego, że Przemek gra sercem, umiejętności ma do 3x3 i moim zdaniem ostatnie 3 lata poprawił strasznie grę 1x1, mi się wydaje, że przez 3x3 i gra tak lepiej. Kiedyś na przykład... Do kosza gra. Tak, a w Zielonej Górze to bardziej, wiesz, tylko był tak, wyjdę po zasłonie. No ale to tak się tam grało na tej pozycji. Tak. Krzyczał na kolegów, że they're fucking dead. Mi się to podoba w 3x3, dlatego tak długo o tych 3x3, o Serbach, czy Łotyszach mówię, czy Polakach, że tu chodzi o to, co kiedyś było ważne. Charakter i jaja do tej gry, rozumiesz? Możesz przegrywać, ale jeszcze nie przegrałeś. A w 5x5 moim zdaniem zaczynają być zbyt takie, wiesz, to panienki się robimy, to sędzia na przykład, wymuszamy cały czas fał. Ja nie widziałem, wiesz, tu fał, delikatnie cię dotknie i każdy już pokazuje, że o, dlaczego nie było faulu. Nie? Często no trochę nie. Tak jest. No to co, Radziu, wstajemy rano, kibicujemy i przechodzimy tak, do... Tylko tak jak mówię, spokojnie Polacy, nie, mi się podoba to, jak trener podchodzi, że gramy o złoto, tak, no tylko to jest, to trzeba pamiętać, że trochę Serbia i Łotwa na przykład są lepszymi zawodnikami, czy mają, znaczy lepszymi zespołami na papierze, mają po prostu większe sukcesy i tak dalej, ale te zespoły, które są, czy Rosyjski Komitet Olimpijski, jak trzeba ich nazywać, mają bardzo dobry zespół, bo mistrzowie Europy są, ale under 23. Tak jak mówię, czy Holandia, Belgowie bardzo dobrze grali w trakcie tych eliminacji. Dlatego to będą bardzo ciekawe i bardzo trudne. Nie ma takiego faworyta. Oprócz Serbów, których nie wiem, jak Duszan złapie kontuzję, to jest szansa, bo to, co oni prezentują, w ilu już spotkaniach grali pod presją, bo tu chodzi, żeby grać pod presją, bo ty musisz, wiesz, każdy wynik jest ważny, każdy mecz jest ważny, 2 punkty, wiesz, fizycznie grasz mocno i nagle musisz na przykład trafić pod kosza, czy wybrać dobrą decyzję. Cieszę się, że dzięki Mrokowi, dzięki tobie zainteresowałem się troszkę 3x3. To przyszło. Bo ja 2 lata temu oglądałem finały Serbia, Stany Zjednoczone i to mi się podobało, chociaż uważałem, że to jest zbyt, że nie nazywam tego koszykówką, dlatego, że to jest zbyt fizyczna gra. To jest połączenie dla mnie koszykówki z piłką ręczną,
ale coraz bardziej mi się to podoba, bo to jest nisza dla niektórych zawodników, którzy mają dosyć grania delikatniusiego na dla na kibiców też jest fajna rozrywka, bo jest szybka, szybko trwa i jest intensywna. I to się fajnie ogląda. Fajnie się ogląda. I bardzo, bardzo, tak jak powiedziałeś, to jest, można się obudzić. Co? Amerykanie jeszcze oni nie mają tego. Nie, bo nie wysłali najlepszych zawodników, jeszcze było tak. Ale myślę, że dojdzie do tego, że tam już przyjadą Kozacy. Jakby duma chyba ich nie pozwoli. Nie, ale przegrali eliminację, ale to z Mrokiem rozmawialiśmy, że popełnili tam kilka błędów, bo najważniejsze moim zdaniem jest zgranie. W 3-3 musisz wiedzieć, wiesz, patrzeć ci w oczy, co ty zrobisz, gdzie jesteś, podanie. No tak, ale jakbyś postawił Lillarda, tam Lebrona i kogoś, no to wiesz, ty mówisz o takich gwiazdach. Tylko ja myślę, że ich duma w pewnym momencie nie pozwoli na to, żeby oni... Pamiętaj, że Serbowie też nie wystawiają na najlepszych swoich zawodników. Uważam, że to jest typowa specjalizacja, że my 5-5 gramy za delikatnie. Za delikatnie. Pamiętaj, że wszyscy zawodnicy NBA żądają od razu po każdym pchaniu, żądają faulu. A zobaczymy 3-3, tam cię po prostu gość wie co pcha, a sędzia... Gramy dalej. Kibicuję Polsce, naprawdę fajna jest okazja na zdobycie medalu. Ja będę bardzo się cieszył, że będzie medal. Jak będzie to lepszy niż brązowy, To po prostu uważam, że chłopaki i ci, nie, co rozpoczęli, to jest jakiś kosmos. Bo pamiętam, ci, co rozpoczęli, czyli trener Noculak i inni w PZ-koszu, zrobili świetną robotę, trener będzie to kończył. Czyli mamy to. NBA, Radziu, przechodzimy. Bo wytypowałeś dobrze mistrza NBA, nie udało. Dlaczego poczekaj, no... Phoenix Suns koncertowo zjebali sobie mistrzostwo NBA. Popatrzyłem sobie tak. Game, mecz numer 4. Końcówka. Blok Janisa, strata Chrisa Paula, później przechwyt Janis, Middleton 2+1. Game 5, Booker strata, Tucker wytrzymał w obronie. W ogóle miałem wrażenie, że Bookera w lewo pchają. Strasznie mocno go pchali i w tej ostatniej akcji opłaciło się to. Holiday zabrał piłkę, przechwyt. Wiesz, że w tej sytuacji zrobił błąd? Kto? Booker. Ale cały zespół, on nie miał komu podać, ale Booker powinien rzucić to. Powinien, że zawahał się i zrobił stratę. Zawsze robi ten rzut z odchylenia, a ja nie rozumiałem. I to był ten błąd. I zabrakło chyba pary, chociaż miał, wiesz, mecze po 40 punktów też chłopak. Więc w tym ostatnim meczu, w tym szóstym meczu widać było, że chłopiec bez pary. 0-7, poczekaj, będziesz mówił, 0-7 za 3 Booker miał, a 2-9 za 3 Crowder. No to tak, oni nie mogli chyba wygrać. Co by nie mówić, Milwaukee Bucks niesamowitą rzecz zrobili. Janis to w ogóle przyszedł samego siebie po tej wygiętej nodze. Oddaję tobie głos, no bo to naprawdę były fajne finały. To się fajnie oglądało. Ja ci powiem, że Silver i wszyscy właściciele klubów powinni być zadowoleni, dlatego że finały były znakomite w porównaniu do tego, co wszyscy oczekiwali. Mówi, ja cię kręcę, Phoenix, Milwaukee, przecież to nie da się tego oglądać. To była dobra reklama NBA, dobra reklama koszykówki, ale dla mnie najważniejsze to jest gwiazdy. Wiesz co, ja się jednego nauczyłem po tych finałach, że ty potrzebujesz jednego zawodnika, który ma to coś i on musi być lepszy od innych zawodników, bo on na swoich barkach ma cały zespół Milwaukee. No ale Janis nie mógł tego zrobić w poprzednich latach. Zawsze tylko kogoś tam trafił. Kawhi, LeBron. Bo tamci byli lepsi od niego, jeżeli chodzi. No, dla mnie w tym roku Janis pokazał, że po pierwsze jest głodny, po drugie na przykład mentalnie dorósł. Booker jeszcze mentalnie nie dorósł. Pamiętaj, że Michael Jordan w tym wieku nie zdobywał mistrzostwa. Do zdobywania mistrzostwa trzeba dorosnąć. Musisz zrozumieć, jakie rzeczy są ważne w końcówce meczu. I dlaczego ja kibicowałem Janisowi? Bo jak patrzyłeś w Janisa oczy, to on to ma. On w każdym meczu nie interesował się Space Jamem, nie interesował się po prostu robieniem pieniędzy tutaj. On może sobie na boku robić pieniądze, co mało mnie to interesuje. Rozumiesz? Dba o swoją rodzinę. Ale dla niego najważniejsza była koszykówka. Dla niego najważniejszy był jego zespół. Ja nie znam amerykańskiego zawodnika, który by po takim wygięciu wrócił. Martwiłby się tak, usiadłby za gęstę. Przyszły sezon. A Janis żyje tu i teraz. Jego zespół potrzebował, ale najważniejsze to, że najlepszy zawodnik musi mieć na barkach cały zespół. Janis miał. W pierwszym meczu po kontuzji, znaczy po tym wygięciu 20-17. Grał sobie tak na luzie. Potem 42-12. 12 zbiórek, 42 punkty. W trzecim meczu, co moim zdaniem był mega ważny, mega, ale dla psychiki całego zespołu i dla kibiców Milwaukee.
to był 41 punktów, 13, ale najważniejsze, zniósł presję, jeżeli chodzi o osobiste. Miał 17 rzuconych osobistych, a 13 trafionych, a w playoffach miał 58%. I to też mogło dać mistrzostwo. I dokładnie, i w tym momencie jakby on rzucał 17, nie wiem, 8, nikt by do niego miał pretensji, rzuciłby 35 punktów, każdy by mówił okej. Okay. Ale dobrze, w czwartym meczu 26-14, w piątym na przykład 32-9 i znowu mecz, który może zdecydować o mistrzostwie, nie musi, bo mamy jeszcze siódmy mecz, on rzuca 50 punktów. Ja myślałem, że to Hollywood. Jak ja to oglądałem, to myślałem, że to jest Hollywood. Wiesz co, ktoś scenarzysta przyszedł i powiedział tak, wiesz co, na 50-lecie Milwaukee, 50 punktów na przykład Antetokounmpo. Rozumiesz, ktoś mówi, no se pierdak. Kiedy takie cyferki tak, widzieliśmy, nie? Tak, a mówię, dobra, fajnie będzie rozreklamować to 50 na 50. Okej, okay, dobrze, Janis zrobi 50. I później te osobiste, zobacz. On miał 19-17 osobiste. Kiedy ludzie mu liczyli, ja już się śmiałem, że Janis, no nie możesz się bawić Chyrzego, jak nie umiesz rzucać wolnych, to idź se poczuć. 19-17, rozumiesz? Kiedy masz 58%, ty w najważniejszych momencie, oni bez tych wolnych by nie wygrali nie tego ma, meczu. Nie ma najmniejszy szans. Czy pierwsza kwarta też ustawiła trochę ten mecz szósty? 16 punktów Phoenix zdobyło w pierwszej kwarcie. Tak, pamiętaj, że w piątym meczu on miał 4-11 z osobistych. Czyli to jest poniżej... I teraz no dobra. Ja sobie tak mówię... Okej, okay, szósty mecz. I oto mam pretensje do moich niektórych zawodników, którzy nawet w Lesznie, że ja rozróżniam zawodników, którzy chcą, albo udają, że chcą, albo że bardzo chcą. Janis od pierwszej akcji w szóstym meczu pokazał mi, że ja bardzo chcę. W czym mi pokazał? Pierwszy blok. Rozumiesz? I wchodzi, jak jesteś trenerem i siadasz sobie tak, bo mówisz tak, wszystko zrobiłem, nie? Powiedziałem, Hanasowi ma robić to, to ten ma robić to. Wchodzą na boisko, powiedziałem piątki, sobie tak siedzisz. I o pierwszą akcję ci chodzi, rozumiesz? I patrzysz, pierwsza akcja, gość wchodzi na przykład, mówiłeś mu, żeby nie wchodził w prawo, on wchodzi w prawo, mówiłem, żeby nie faulować, faul 2 plus 1. I wtedy trenera po prostu mówi tak, po chuj jestem trenerem. Rozumiesz? I teraz Budenholzer przychodzi i se siada, se spokojnie, nie wiem, usiadł w tym momencie, czy się stoi, nie? Stoi i patrzy pierwszą akcję. Gość biegnie i mówi tak, to był chyba Mike Bridges. Tak, Mike Bridges był. Michael Bridges. On mówi tak, ale sobie wiesz, pierwsza akcja, to przecież nikt w NBA nie blokuje pierwszej akcji i tak dalej. A tu Janis wyskakuje i patrzysz na powtórce, zobacz, jest tak, tu jest deska. No nie, to są zasięgi. Ale dobrze. I ta pierwsza akcja mi pokazała, okej, zespół jest gotowy. Mówię, Janis jest gotowy, żeby wziąć to na barki. I potem tak patrzę, dalej sobie wynotowałem. Pamiętaj, jaki był wynik, 105-98, mamy łatwy blok. Wiesz co, Janis mógł nie ryzykować, bo Janis powiedział tak, wiesz co... Kolano, bo coś... Nie, ale mówię tak, pierwsza akcja, mecz trwa 40, jeszcze 7 minut, co ja będę gościa blokował, a mogę faul zrobić, rozumiesz? Mogę faul zrobić, po co mi ten faul? Ale nie, determinacja. I teraz zobacz, idziemy, drugi blok. Ayton dostaje metr od kosza. To jest, to, ale to nie, był mecz numer 4. Zobacz, Ayton dostaje w drugiej kwarcie pod koszykiem. Zobacz, demonstruje. Pod koszykiem, tu jest kosz. On dostaje tutaj. Janis stoi między koszem a nim. I Ayton myśli, co, przecież to jest Janis. Okej, ja, zasięg ma. Ale ja sobie zwykłego lejapika. A on go złapał. Ale to idealnie. Było, zobacz, i teraz Ayton się nauczy za 2 lata, że każda akcja jest ważna. I z góry. Albo to i z góry, ale fizycznie. A on, zobacz, nawet kontaktu nie złapał, tylko mówi tak, gdzie będzie gość skakał? Ściągnął go jak juniora. I teraz zobacz, jedziemy. I to było pod koszem. I później, pamiętamy, to jest drugi blok. Pamiętamy, że w piątym meczu Milwaukee miało jeden blok tylko. Na cały. Potem blok, zmiana, blok na Bookerze. Booker na przykład rzuca, Janis go blokuje. Czwarta kwarta, 2 bloki na Bookerze. 2 bloki. A tam był faul w tej, nie mówimy tej akcji. Ta. To była też ważna akcja była. Dobrze, tylko chodzi o to determinację. Determinacja i była, to, że, inna. Że Booker musi się nauczyć, że... Mi się wydaje, że on fizycznie już nie dźwignął tego i siadła psychika, nie? No właśnie. Bo czasami ludzie uważają, psychologowie niektórzy, że kiedy ci siada fizyczność? Siada ci fizyczność? Jak jesteś przygotowany fizycznie. Nie, kiedy siada fizyczność? Kiedy głowa? Jak głowa myślałem, pada. Na odwrót też jest. Nie, ja uważam, że głowa pierwsza pada.
Głowa pierwsza pada, później głowa mówi do nóg, sorry, Grzegorz. Musisz być przygotowany, nie? Dobrze, ale nie, no dobrze, oni są przygotowani. Tylko chodzi o to, że on ich zjadł. I on dał pięć bloków, pamiętaj, pięć bloków dał w szóstym meczu, kiedy cały zespół, i on pokazał determinację. Pamiętasz blok? A jak na dechę szedł, dobijał. Dobrze, ale pamiętasz blok LeBrona? To samo. To było to samo. To było, pokazujesz całemu zespołowi, że nikt łatwo punktów nie zdobędzie. I wtedy zobacz, PJ Tucker dobrze bronił. To, co pomógł, to, co Holiday bronił i tak dalej, i tak dalej. Te inne sytuacje, Jezus. Pamiętaj, pomógł mu. Pamiętaj, w tej sytuacji Booker penetruje i Paul się nie ruszył, a ten od razu... Holiday, nie? Holiday. Dobra. To jest ten zmysł, ale mi chodzi o to, że gwiazda, najlepszy zawodnik pokazuje ci... Pokazuje ci, w jaki sposób ma zachowywać się cały zespół. I ostatnia rzecz, uwielbiam po prostu Janisa, bo uważałem, że on to ma serce. Jak widzimy czasami jego brata, który go tam wspiera, oni to mają we krwi. To oni DNA, chcą, to tak, tak. Tak są wychowani, oni tego chcą. I ostatnia rzecz, zobaczcie. Pamiętamy, dlaczego ja kibicowałem Janisowi? Bo amerykańscy na przykład byli koszykarze, albo tam... Nie eksperci, powiem, że ci, co rozmawiają o koszykówce, mówią, że Janis jest ograniczony, nie pójdzie na wyższy poziom. Zobacz, bo nie ma rzutu. Ja też tak twierdziłem, że ciężko mu bez trójek, nie doda trójki. Dobrze, ale mi się to podoba. Ja się z tą teorią zgadzam. Ale zobacz, on poszedł, okej, ale mogę być lepszym obrońcą. I to zrobił. Chodzi o to, że on połączył delikatnie zdobywanie punktów z pasa środkowego. Dobra, nie ma rzutu, ale... To, co w tym roku zrobił, to jest rzut z jednej nogi. I mówię, Hubert Pabian, jak słuchasz, proszę cię, jak nie rzucisz z jednej nogi... U trenera Grudnickiego, jak mu walnie z jednej nogi, siadaj. Ma to coś, bo niektórzy mają rękę. I zobacz, Janis w najważniejszych momentach był dobrze kryty, bardzo dobrze kryty. I z jednej nogi rzucił dwa razy. Z jednej nogi rzuca taki rzut... I on jest bardzo skuteczny na 4-5 metrów. I zobacz, ja zrobiłem rzut z jednej nogi. Niech koszykarze sobie to zapamiętają. Jest normalnością w dzisiejszych czasach. To, co powiedział o Dončiću trener, że rzut trenowany jest bardzo dobrym rzutem. Jak jakiś trener się nie zgadza z tym, nie chcę powiedzieć, że powinien się troszkę douczyć. Panie Adamie, poprosimy film od Mroka, zobaczymy w jaki sposób oni to zrobili. Nie będziemy zatrzymywać, niech sobie leci, będziemy rozmawiać. Tutaj pierwsze fragmenty są, jak Milwaukee Bucks poradzili sobie właśnie tutaj, jak zmienili swoją grę, bo zaczęli trafiać. Holiday zaczął trafiać, skuteczność wróciła, popatrz, oni zaczęli te rzuty trafiać wszystkie. To, co gadaliśmy, jak mówiłeś, Holiday trafi. Tak, łatwiej, ale zobacz, nigdy się w trójkę nie spotkali. Pamiętasz, że mówiliśmy, że zawsze jeden w szatni siedzi, nie? Zawsze powiedzieliśmy, że albo Middleton, albo Holiday. A teraz jakoś to wszystko połączyło. Znaczy nie było w jednego meczu, że oni w trójkę tak zagrali super, ale zawsze było dwóch. Ale nie było też dramatu. Patrz, jak się piłeczką dzielili tutaj. I Portis jak się włączył do tego wszystkiego. No patrzymy. Dla mnie na przykład Portis, już wcześniej mówiłem, że jest i wiesz, bardzo, co mi się bardzo rzuciło tak oprócz sportu? I tutaj zobacz, miałem miałem pretensje właśnie do Bookera, że on nie chce. On wie, że Middleton to rzuca, ale nie było tej takiej ochoty do tej obrony. Coś w tym może być, że oni bardziej chyba chcieli później. Słuchaj, zaczęli gadać, że Booker to Kobe Bryant, pojawiały się. Może krzywdę temu chłopakowi też zrobili gdzieś w głowie. Zobacz, on kozuje i już starczy. Czemu to? To Mroko tak co. Mroko cofa. Nie cofają Mroko. Okej, dobra, możesz cofać. Cofa. No jak pokażą, jak Janis sprawił, że Ayton no źle broni po prostu. Cały czas na dwóch koziołkach go atakował. A to co? Tylko, tutaj pyk. Tylko pamiętaj. Cały czas. Albo na popiwocie. Ta sytuacja patrz. Była tak, że nikt mu nie pomagał. Ta sytuacja na przykład, tak jak powiedziałeś, Ayton stał tak głęboko, dlatego że wcześniej nie trafiał. Rozumiesz, oni. Ale zaczął atakować. Tak. No to jest, wiesz, to jest takie gdybanie, co by było gdyby. No ale tutaj Janis pięknie sobie z tym radził. Jeżeli chodzi o to, widzisz, pomoc. To jest ta piękna pomoc. To był słaby... I ten alley-oop jeszcze, to będą takie akcje na wiele, wiele... Jeszcze zanotowałem. Nie może panie Adamie zatrzymać? Chodzi mi o tą sytuację. Cofnąć o tą sytuację. Po prostu zanotowałem, chciałem o niej sobie trochę podyskutować. Tak.
dla kibiców, nie? Lubię po prostu takie rzeczy. Ja myślałem, że koszykówka, że ja z trenerami będę rozmawiał nie o kontraktach zawodników, tylko będę rozmawiał o takich sytuacjach. Nie? Zobaczcie. Pan Adam też, 120-119, mamy 18 sekund do końca i mamy przechwyt. Co byś zrobił? No jako faul. Trener byś chciał. Nie, jako trener, jesteś trenerem ataku. Trenerem ataku? Tak. No, żeby trzymać piłę do końca, żeby pod faul, tak? Ja się zastanawiam. Ale chciał przez chwilę, ale zobaczył i mi się... Proszę, panie Adamie, troszkę do przodu. Ja uważam, że on patrzył, co się dzieje na... Stop. I teraz zobaczcie, obserwujemy trenera, gdzie tutaj jest trener Budenholzer. Jeszcze chwilę? Tu. Idziemy? Moment, bo to nie jest takie proste. Wiem. Dobrze, zatrzymajmy to. Stop. I zobacz, jest przewaga, ale zobacz, jest wynik 120-119. Ja mówię tak, kurde, mole, czy to była dobra decyzja podawanie na Alejupa? Bo wiadomo, ktoś powie, podanie, ale zawsze może być tak, słaby pas. Zobacz, Holiday w szóstym meczu na 14, masz wynik. Pamiętamy, że było 120, 100 chyba 12. Oni 7 punktów stracili. Zobacz, jakby on to nie trafił, albo przykładowo Chris Paul by stwierdził, dobrze, ja się będę faulował. Albo dobrze sfaulował. To by było tak, jeden punkt i co ci to daje? No, daje ci, że będziesz miał... No ale słuchaj, no widziałem, patrzyłem na oczy Holidaya na powtórce, patrzył, to... czy, ale widzisz, taki biegnie, wielki, Greek Freak biegnie. Proszę, i jeszcze pooglądamy sobie trenera. Bo... Aż prosi się rzucić to. No dobrze. Cofnąć to? Dobra. Ale się pewnie... Tak? Patrzy. Dalej pokazuje, tak? Tak. O to ci chodzi? Tak, o to mi chodzi. Że trener chciał. Chciałbym właśnie zapytać Budenholzera, dlaczego? Chciałbym po prostu wiedzieć, dlaczego. Bo na mnie, zobacz, on pcha. Mówi tak, pcha. Rozumiesz? Chciał tej akcji. No kurde, chciał tej akcji. I teraz stop. Były osobiste i on nie trafił tego. Jeszcze zbiórkę w ataku. Tak, ale nie trafił tego wolnego. Jakby nie trafił tego wolnego, było nadal jedno posiadanie, 3 punkty. I Middleton złapał i 2 wolne. Rozumiesz? I mogłeś doprowadzić. Bym chciał się właśnie Majka Budenholzera zapytać, dlaczego chciał tej akcji. Bo może się uda. Może się uda, zaprosimy go. Janis, jak słuchasz, po grecku powiem coś. Sałatka grecka. Kalimera. Chciałbym wiedzieć, bo takie rzeczy... Bo ja bym wolał, żeby troszkę uciąć czas i bym chciał Holidaya albo Middleton. Bo co? Oni by musieli cię faulować. No tak. No i widzisz, a popatrz, tutaj teraz będzie ten blok. Pamiętamy, to jest pierwsza akcja, to jest 42 sekundy. Nie. Dobrze, 42 sekundy? Nie. No. Tak, 42 sekundy akcji. Panie Adamie, prosimy. I tak. I to jest piękny blok. Tak? Odważnie, Mikael nigdy tam nie wjechał pod ten. Ale to jest coś takiego, że tutaj mógł być faul, a sędzia nie zagwizdał. Piękne czytanie. Fizycznie byli tak, jakby lepiej już wyglądali. Te powroty. No. Bardziej moim zdaniem chcieli. Było widać po niektórzy piszą, że PJ Tucker spowodował, że oni są twardsi tacy. Ale to jedno, że chcesz, ale może akurat trafili, wiesz, z formą tak, wiesz, fizycznie, że... Żeby tylko, lepiej wyglądali, bo pamiętaj, oni jedni i drudzy chcieli. Tylko pamiętaj, że ja nadal uważałem zawsze, że nie wiem skąd Phoenix uważało, że jest dobrym zespołem, czy lepszym zespołem. Dla mnie faworytem było Milwaukee zawsze, nie? Piękna jest ta gra. Jeżeli chodzi o Janisa, to, że gra jeden na jeden, potem podaje do Holidaya. Holiday zagrał super zawody i ten transfer Holidaya znakomity. Przed sezonem uważałem, że pięknie zamienili Bledsoe'a na Holidaya. Ale ta sytuacja, przepraszam, to chciałem cofnąć. To chciałem cofnąć. I z tym mam problem. Z tym mam problem. Proszę. O, stop! I teraz Booker stoi na przykład i wie, że Middleton, on lubi takie rzuty, nie? I dostał w czapkę na przykład, nie wiem, w którym tam spotkaniu oglądał wideo i ktoś powie, no ale jest 7-12, 5, pierwsza kwarta, ale nie widzę po nim, że chce obronić. No, to jest dla mnie, Kamil, no ty byś to trafił, no ja cię kręcę, nie obrażając siebie, ale no, kozuję sobie, rączki na dole, coś takie. Na radar, alibi. No, to mogę obronić, że... Ale też tak. Ale też takie, wiesz co mówisz, no a i to mówi, no jestem, słuchaj, ale... a może oni... W głowach przegrali ten mecz po 0-2 prowadzeniu. Nie, uważam, że jeszcze są za młodzi. Za młodzi są jeszcze. Ayton i Booker jeszcze są za młodzi. Oj, następna sytuacja. Proszę cofnąć. Że Lopeza nikt nie zastawił. Proszę cofnąć. Panie Adamie. I jedziemy. Znaczy, to jeszcze, nie?
Nie, za daleko. Proszę cofnąć, cofnąć. Dobra, po tej akcji wyłączysz, nie? O, tutaj stop. I mamy tak. On już zgubił, Booker już zgubił swojego zawodnika. Znowu 27-16, szósty mecz, ale najważniejszy mecz w jego karierze. I on tego nie rozumie, że to jest najważniejsze. Dlatego muszą minąć czasy, znaczy lata, żeby to zrozumiał. I moim zdaniem Janis po tamtym sezonie wiele zrozumiał, że musi się poprawić, ale w elementach, których może. Czyli on rzuca trzy... Już tego nie zrobi pewnie w większym dobrze, stopie. Ale spokojnie, za trzy lata będzie dobrze rzucał. Rozumiesz, jak fizyczność mu minie. On będzie rzucał, tylko rozpoczął to. Tutaj no Holiday... No cały czas to mamy. No dobra, to co ciekawe jest, tutaj sobie zapisałem Bucks w sezonie debiutanckim Janisa i Middletona. W sezonie 2013-2014 mieli 15 zwycięstw, a tutaj w samych playoffach mieli 16 zwycięstw. To też jest niesamowita historia. Jak na nich patrzyłem, na tych chłopaków, jak się cieszyli, Budenholzer, szklanka w oczach, tak jakbym patrzył na kolesi z osiedla, którzy wygrali, no normalni goście, nie żadne gwiazdy, Janis jest wielką gwiazdą, ale tacy normalni goście, to było takie naturalne i szczere, nie? Pamiętaj, że tak, Brooklyn z Brooklynem wygrali, dlatego że Duran nadepnął na ten. I złośliwi powiedzą, że gdyby nie kontuzja Irvinga, Hardena i to by się z Trae Youngiem też się męczył, gdyby Trae Young był zdrowy, też nie wiadomo jakby, ale to gdyby babcia miała wąsy, wiesz o co chodzi. Dla mnie oni wykorzystali dużo szans, wszystko. Nikt na nich nie liczy, podoba mi się ten zespół, bo jest taki underdogowy, taki dla mnie. Przyjście PJ Tuckera spowodowało, że też oni zaczęli po prostu grać troszkę twardziej, bo PJ Tucker utrudnił życie Durantowi, ale tak, Bobby Portis też skazywany, że nie umie tego, że Conaton, jest ciężki i tak dalej. Conaton, chociaż troszkę zmniejszono, ale dla mnie Jrue Holiday mnie przekonał, że jest dobrym zawodnikiem, a najbardziej Middleton. I tu jest pytanie, Radziu, właśnie od shootera. Czekaj, czy od shootera? Nie. Od shootera tak, Radziu. Czy spodziewasz się back-to-back champions po stronie Bucks? Nie. ja też nie, chyba nikt. Chodzi o to, że zobacz, Middleton dla mnie, ja patrzyłem na Middletona jako zawodnik, który, pamiętaj, Middleton był w G League. Tak, to jest niesamowita historia. To było coś takiego, że on był tam, był w G League i on tak, wiesz co, ja mówię, no on jest dobry, ale on podpisał Maxa, kontrakt Max. I ja powiedziałem, okej, włazi do dupy Janisowi, bo to byli koledzy. Są koledzy, nie? No i Janis mu pomógł. Ja mówię, to nie jest zawodnik za 160 milionów i tak dalej, rozumiesz? Taki zawodnik musi umieć wygrać mecz. I wiesz co, i Radosławowi tak, wiesz co, spoliczkował Radosława w dwóch spotkaniach. W jednym na przykład z Brooklyn i w jednym na przykład tutaj z Phoenix. Bo zawodnik, który zarabia maksa dla mnie, to jest to, i dlatego jestem taki wredny do zawodników, którzy najlepiej zarabiają w moich zespołach. Jak zarabiasz najwięcej w zespole, to są takie sytuacje w meczu, że musisz wziąć piłkę i rzucić i trafić. Nie ma szans. Jak chcesz zrobić? I Middleton gadał, no, że mam maksa i tak dalej, i tak dalej. I wielu zawodników NBA gada, że jestem wart tego, a jak przychodzi do playoffy, to się obsrają. Nie? I mówi, o, to sędziowie, kontuzje i tak dalej. Nie. Middleton pokazał, że potrafi w ważnych momentach rzucić. Pamiętaj, że piąty mecz, to były dwa rzuty, które on wykonał. On też 40 punktów. Ale tak, ale wykonał trudne rzuty z ręką, pull-up jumpery, rozumiesz, i powiesz tak, okej, kolego. I to jest chyba ostatnia rzecz, że muszę też sprostować pewną rzecz, bo wszyscy mówią, że nie lubię rzutów dwupunktowych. I jeszcze raz powtarzam, jak one są procentowo na poziomie 55-60%, to ja bym chciał, żeby wszyscy rzucali za dwa. Ale nie ma czegoś takiego. Chris Paul, David Booker i Middleton pokazuje, że można być skutecznym. Tak jak CJ McCollum w Portland pokazywał chyba dwa lata temu, można być skuteczny, ale trzeba po prostu trafiać, nie? I wielki szacunek dla Milwaukee. Zobacz, za 50 lat czekali kibice, tak, nie? No i mogą drugie poczekać tyle, może tak. Moim zdaniem, jak nie zdarzy się nic ciekawego, to... 65 tysięcy ludzi na zewnątrz, 17 tysięcy ludzi w hali, niesamowite cyfry, niesamowite zainteresowanie. Panie Adamie, puść pan ten film na koniec, Radziu, dla ciebie jest film i zobaczymy, co powiesz. Wiesz, który? Z Janisem. Nawiązuje, wiesz, do kogo? Przed do szatni im pogratulował. Wiesz co, ci powiem, że też się zanotowałem, żeby o tym powiedzieć. Nadal, że to zrobił Monte Williams. Ja nie rozumiem gościa.
Zobacz, ma konferencję prasową, ma konferencję prasową. Może im pogratulować. Nie, chodzi o to, że się wpierdalasz w między wódka za kąskę. No ja pierdolę. Przepraszam. Przepraszam. Już nie będę nic mówił. Nic nie będę mówił. No ale, nie, ale podtrzymujesz nie, swoje... Ale nie, podtrzymuję to. No goście świętują. Wiesz co, ja przyjdę na twoje... Wiesz co, nie. No goście świętują, a ty się wpierniczasz przez pokazać... Dobrze, Monty... Ugiął kolano. Nie, nie chodzi o to, że ugiął kolano. Ugiął... Ej, na konferencję prasową masz do tego. Ale wchodzisz do szatni, oni się bawią. No co? Ej, fajnie jestem. Teraz. Ja myślę, że wiele ludzi nie zrozumie tego, jak wy traktujecie szatnie, byli zawodnicy w stosunku do tego, jak kibic traktuje szatnie. Ale dobrze, ale bym go wyprosił. No mówię, spierniczaj kolego, masz tam sobie, pomyliłeś szatnie. No ej, nie, ja widziałem, że ktoś mi to zwrócił, mówi, ale kim jest dla mnie Monty Williams, że mi on powiedział, że wszedł do szatni pogratulować. No to idź sobie, pogratuluj swoim zawodnikom. No to ja też przyjdę do nich, będę bardzo ładnie graliście. Nie interesuje mnie to, twoje gratulacje, rozumiesz? Nie interesują mnie. Dobrze, podtrzymuję swoje zdanie. Rozumiesz? Ale myślisz, że w jaki sposób? Tylko on ma więcej do zyskania niż do stracenia. Wiesz, jak dużo Monty Williams u mnie stracił, robiąc coś takiego? Ale mówię, ty jesteś byłym zawodnikiem, ty jesteś promilem, jakby. No co, kibicom się to podoba? Niektórym pewnie no, tak. Tobie się podobało? Zobaczmy, ile jest lajków pod tym. No na pewno więcej niż pod naszym. Ktoś beknie albo... dobrze, ktoś beknie albo się wymiotuje po imprezie, też ma dużo lajków. Jezus. Rozumiesz, że nie, no powinien ja argument dać. Słuchajcie, no. 2,5 godziny dobrze. Rozmowy. Radziu, no wielkie gratulacje dla Milwaukee. My się widzimy w sierpniu, czy już zaczynasz nie, przygotowania? Jutro się widzimy. Nie, no jutro nie. W sierpniu się widzimy. Nie, na grillu się nie widzimy? A jutro na grillu. Jak będzie pogoda, to tak. Okay, bo miałeś mi dać znać, więc nie wiem. Jutro miałem ci dać znać, a powiedziałem ci teraz, nie? A jak mnie nie chcesz... Trochę głupio, bo panu Adamowi nie powiedziałem jeszcze. Zrobicie live'a sami. A może bez pana Adama też się impreza obejdzie, nie? Pewnie i tak. Także no, dziękuję ci bardzo. Gabi mnie wymęczył. Ty przyjechałeś, jesteś gotowy do pracy. A czy wymęczył? Jakby długo, wiesz, fajna, długa, żebym, fajna rozmowa. Żebym wcześniej przyjechał, to bym przyjechał wcześniej. Fajnie się z Gabim rozmawiał, fajnie się z tobą rozmawia. Wracamy do gry, będziemy dużo mówić o Tokio. 5-5 też będzie, bo to Stany Zjednoczone nie są aż takim super faworytem teraz. Tak. Dla mnie są, ale... Dużo. Hiszpania może jeszcze łabędzi śpiew zrobić, słuchaj. No tam jest... Jeszcze kto? Jaka twoja drużyna? Ja wierzę w Doncicza. A nie, no Luka Magic, jak Luka Magic zacznie czary, to na pewno będą w grze cały czas. Mam nadzieję, że jakoś przeciągnie ten... Ale będzie o czym mówić, Radziu. Zabijemy tą pustkę po NBA i zaraz zrobimy tak. Pierwsza liga, skarb kibica. Kazała cię pochwalić, moja ciocia. Czemu? No bo strasznie cię lubią. Nie wiem dlaczego. A dziękuję, pozdrawiam. Z Wrocławka. No to super, bardzo mi miło. Bardzo cię lubią. Nie wiem dlaczego i mówią, że fajnie to robisz. I nie widzę, żebyś coś fajnego tu było, ale okej. Dziękuję ci, Radziu, do zobaczenia. Panie Adamie, dzięki. Widzimy się za tydzień, w sierpniu. Dziś nikogo nie obraziłem, nie? Chyba nie. Okay. Ale może przyznać, że przeklinałeś. Nie, przepraszam. Nie mówcie w taki sposób. Na pewno nigdy. Na razie, cześć.